Dzień dobry, moi drodzy, witam Was w filmie kolejnym kampanii Strong Siostra. Jesteśmy w miesiącu pod tytułem Granice, potrzeby, stawanie za sobą. Mam nadzieję, że obejrzeliście film wprowadzający, w którym tłumaczę jakby moją perspektywę granic, czym są granice i dlaczego powinniśmy je stawiać. A w tym filmie posłuchamy o perspektywie mojej Strong Siostry, mojej gościni, którą zaprosiłam, która specjalnie przyjechała ze Szczecina po to, żeby w sposób jasny, mądre, ale też opierając się o swoje wieloletnie doświadczenie w pracy z ludźmi, podzielić się tym, czym są dla niej granice, jakimi narzędziami pracuje i dlaczego tak naprawdę powinniśmy te granice umieć stawiać. Zanim jeszcze moja gościni opowie coś o sobie, bo ona opowie o sobie najlepiej, chciałabym Ci przypomnieć o zrobieniu aktywacji na ten miesiąc. Bo są bardzo ważne, odpowiedzenie sobie na pytania, które znajdziesz m.in. w planerze Strong Siostra. Zachęcam się bardzo serdecznie do pracy nad sobą, do poszerzania swoich perspektyw, do własnego rozwoju. Po prostu. Państwa! Cóż to dziś za gość? No dobrze, więc zacznijmy od tego pytania, które każdy mój gość dostaje na sam początek. Zgodnie z samą librem. Dokładnie. Kim jesteś, Strong Siostro? Nie, bardzo proszę przedstawić się z wymienieniem wszystkich tytułów, kompetencji. Mamy czas. Nazywam się Elżbieta Stelmach. Elżbieta brzmi bardzo tak trudno i poważnie, więc Ela. Okay. Tak z reguły do mnie wszyscy mówią. Jestem z tych, co lubią się uczyć i co całe życie czegoś szukają ciekawego. Jestem wizjonerką, w związku z tym dużo perspektyw wydaje mi się ciekawych. Więc jestem z wykształcenia pedagogiem. Natomiast masę różnych rzeczy robiłam w postaci szkoleń, certyfikatów czy podyplomówek i pracuję też jako doradca zawodowy ponad 20 lat, jako trener biznesu, jako coach, głównie kariery, coach kryzysowy. Jestem zapraszana do firmy jako konsultant. Ja jestem z tego pokolenia, gdzie pracy nie było, jak się wchodziło na rynek pracy po studiach, w związku z tym jak sobie ostatnio policzyłam, z 7 różnych firm już zdążyłam zmienić, ponieważ jestem proaktywna. Aha. I jak nie było pracy, szukałam innej pracy, niekoniecznie zgodnej z kwalifikacjami, bo było to wtedy trudne. Więc jeśli była praca w biurze turystycznym, to pracowałam w biurze turystycznym. Jeśli była w handlu, to pracowałam w handlu. Jeśli była w administracji publicznej i tam spełniałam też warunki, to jak najbardziej też takiej pracy się podejmowałam. Ponad 20 lat prowadzę własną działalność z małymi przerwami na etaty. Więc nieraz mnie pytają, czy zaczynałam w wieku 15 lat, bo to wygląda na to, że mam teraz 70. Niewiele rzeczy robię równolegle. A teraz głównie? Czy... Teraz od 12 lat jestem freelancerem, prowadzę własną działalność i głównie zajmuję się szkoleniami, doradztwem zawodowym, coachingiem, konsultacjami dla firm, dla właścicieli, menadżerów czy dla pracowników, głównie w takich rolach. Okej. A możemy powiedzieć, jak się poznałyśmy? Możemy. Znaczy oprócz tego, że dzisiaj się poznałeś fizycznie, osobiście, bo to też jest sobie ciekawa historia, bo ja miałam Cię na oku już dłuższy czas, to też w sumie tego jeszcze nie mówiłam, ale miałam Cię na oku, jak Cię zobaczyłam w pewnym wywiadzie na YouTubie, jeszcze jak już dopiero ta kampania Strong Siostra gdzieś kształtowała się, gdzieś ta struktura powstawała. I jak Cię usłyszałam, jak opowiadasz właśnie o granicach, o kompetencjach, o komunikowaniu swoich potrzeb, to później są dla mnie no idealne. Po prostu to jest człowiek do mojej kampanii. I od razu pomyślałam sobie właśnie o Tobie w kontekście granic. I uwaga, kiedyś przeglądam maile i napisałaś do mnie, że tam prosisz o fakturę za planer Strong Siostra. No i ja wysłałam Ci tą fakturę, ale później tak patrzę, Elżbieta Stelmach, ta małpa coś. Mówię, niemożliwe. Niemożliwe, że to jest ta Elżbieta Stelmach, do której ja się miałam odezwać. Sama przyszłam do Ciebie. Sama przyszłaś.
No i tak w sumie zgadałyśmy się, zdzwoniłyśmy się, przeprowadziłaś mi, można powiedzieć, mały coaching, za który Ci jestem bardzo wdzięczna. No, powiedzmy, że był to coaching, tak, natomiast skoro mnie zaprosiłaś do swojego projektu i to jest Twoje dziecko, to mi też zależało na tym, tak, jak się zwróciłaś z tą propozycją, żebyś poczuła, czy to jest to, czego potrzebujesz. Tak. Czy ja spełniam oczekiwania w tym znaczeniu kompetencyjnym? Bo Twój projekt ma konkretne cele. Mhm. Dla mnie jest ważne, żeby te cele były realizowane. Nie mam parcia na szkło, to nie o to chodzi. To chodzi, tak, o to, żeby to była wartość, nie tylko dla nas, że jest nam miło, sympatycznie, tak, ale też dla Twojego projektu, dla osób, które Cię oglądają. Tak, tak. To jest ważne, wiesz? To jest bardzo miłe, że w ogóle tak podeszłaś do tego tematu. Więc ja od razu powiedziałam, na pewno będzie potrzebne i na pewno będzie przydatne. A ten miesiąc w ogóle o granicach, jeżeli chodzi o kampanię Strach Siostra, uważam, że jest bardzo ważny, jest ważny szczególnie dla kobiet. Umiejętność poprawnej takiej komunikacji bez agresji, z takim mocnym zadbaniem o siebie, uważam, że w tych czasach jest mega ważne. No dobrze, to teraz porozmawiajmy o tych granicach. Kiedy Ty się spotkałaś może z definicją granicy, kiedy dla Ciebie ten koncept w ogóle zaczął istnieć, może tak? Tuż przed, jak powiedziałaś to pytanie, przyszło mi do głowy jeszcze coś innego niż myślałam i jeszcze nie w sensie definicji psychologicznej czy jakiejkolwiek innej. Ja mam 5 rodzeństwa i sobie pomyślałam, że to chyba było główne moje doświadczenie z dzieciństwa, gdzie te granice trzeba było nie zawalczyć, bo przy takiej ilości dzieci, no to każdy musi swój kawałek podłogi. To tego mi nie mówiłaś. Tego ci nie mówiłam, ale teraz na to wpadłam, że to chyba jest moje pierwsze doświadczenie. Mhm. Ja jestem 5 dzieckiem z kolei, więc trochę później zazdrość o młodsze dziecko, o to, że ja się musiałam nim zajmować, jest 6 młodszy, więc to chyba było pierwsze doświadczenie z dzieciństwa z granicami. Mhm. Tak jak powiedziałam, wiele różnych rzeczy robiłam i tak jak sobie myślę, tak już bardzo świadomie, jeżeli chodzi o granice, to na pewno metody, których się gdzieś po drodze uczyłam, uczę i cały czas też pokazuję klientom, mhm, i uczę tych metod, może nie samych metod, ale korzystania z tego, co one niosą. Więc zarówno w metodzie FRIS, na przykład style myślenia FRIS, czy analiza transakcyjna zwłaszcza, to rzeczywiście ta świadomość granic, czyli wiesz, jakbyśmy sobie wyobraziły taki obszar wokół nas, czy to fizyczny. I myślę, że ten fizyczny najłatwiej nam się czuje, w tym znaczeniu, że nauczyliśmy się podawać rękę. Mhm. Bo to też był duży problem dla kobiet zwłaszcza, bo kobiety kiedyś nie podawały ręki, ewentualnie gdzieś w dyplomacji to tak, ale bardzo często było, że nie, że tylko mężczyźni sobie podają rękę. Pamiętam zajęcia z savoir-vivre, których masę zrobiłam i kto komu podaje rękę do dzisiaj, chociaż już tych zajęć z savoir-vivre bardzo rzadko coś takiego robię, ale jeszcze do dzisiaj ludzie pytają, a prywatnie, a zawodowo, czy to ma znaczenie, a w oczy patrzymy, a ta tak zwana śnięta ryba, tego się nauczyliśmy. I na przykład jak mówię ludziom, nie możemy tak sztucznie do tego podchodzić, że jest w savoir-vivre, w mowie ciała, że gestykulujemy od ramion do pasa. Ja mówię, a jak myślę, to gdzie mam się złapać? Jak od ramion do pasa? No przecież głowę mam tutaj, to raczej myślę tutaj. Więc też, żeby to było autentyczne, a nie sztuczne. Więc to też jest takie, na ile sobie pozwolę wyjść z tej strefy komfortu, że tam coś na szkoleniach, w książkach mówią, że tam trzeba te ręce jakoś trzymać i teraz jak to będzie wyglądało. Więc ta świadomość tych granic, tego kim jesteśmy, czym dysponujemy, za co bierzemy odpowiedzialność, to jest też taka nasza podstawa wolności. I my to całe życie kształtujemy tak naprawdę. Bo jeśli się rozwijamy, jeśli słuchamy podcastów, webinarów, idziemy na jakieś szkolenie, jeśli rozmawiamy z kimś i to nam się podoba i tego doświadczamy, no to te granice nam się przesuwają, zmieniają. Redefiniujemy je. W analizie transakcyjnej redefinicja dotyczy zupełnie czegoś innego, ale w tym znaczeniu przeformułowujemy. To, co było wczoraj, rok temu,
dzisiaj może być już czymś zupełnie innym. To nie znaczy, że nie jestem stabilna, tylko to znaczy, że dowiedziałam się czegoś nowego i teraz czy potrafię z tego skorzystać? Jeśli widzę, że to jest coś nowego, coś fajnego, to tak jak w asertywności, jak się uczymy asertywności, to bardzo często uczestnicy mówią, wracają po jakimś czasie, czy druga część, czy na jakieś inne szkolenie i mówią, wiesz, ale teraz rodzina mnie nie lubi, bo mówi, że się zepsułam. Poszłam na jakieś szkolenie, się zepsułam. Do tej pory byłam fajna, bo usługiwałam, bo nie mówiłam, że czegoś potrzebuję, a teraz mówię, że czegoś potrzebuję. Więc też ta świadomość tego, czy ja chcę z tego skorzystać. Czy jak wyjdę poza te granice, które do tej pory miałam, czyli staną się bardziej elastyczne, to co na to otoczenie, z którym żyję? No zawodowe, właśnie. Prywatne, czyli towarzyskie. Jak dobrze zrozumiałam, jakby ta granica może się przesuwać w zależności od wieku naszej świadomości, naszego doświadczenia. Samoświadomości. Dokładnie. Nie? U Ciebie takiego też budowania. Tak było, że ta granica się przesuwała? Czy Ty się urodziłaś już po prostu? Jasno postawionymi granicami. Nie. Ja jestem z tego pokolenia, co to było. Starszy ma rację, tak? Okay. A dzieci ryby głosu nie mają, więc nie ma. Tak, nie jest to takie łatwe. To gdzieś za nami się ciągnie i praca nad tym, rozmawianie o tym, pozwolenie na to, żeby myśleć inaczej, żeby komunikować. Jak komunikować, żeby szanować też granice tych innych osób. To nie jest tak, że przychodzisz po szkoleniu i mówisz, wiesz, bo tam komunikat typu ja mówił, że trzeba powiedzieć, to może być sztuczne i możesz naruszyć granice tej drugiej strony i więcej zepsuć niż tak naprawdę usprawnić sobie w tych relacjach. Więc nie. Jak najbardziej jest to efekt wielu, wielu lat pracy, właściwie permanentnej pracy nad sobą, przyjemnej. Żeby nie zabrzmiało, że w pocie czoła po prostu tutaj. A jasne, że to boli. No bo jak się dowiadujesz różnych rzeczy, które niekoniecznie stawiają cię w fajnym świetle albo niekoniecznie jesteś taka cudowna, perfekcyjna, jak siebie uważasz, no to jasne, że to może boleć, ale jest to taki ból, który powoduje, że później jest łatwiej, albo jest korzystniej, albo jest bardziej konstruktywnie, albo rezygnujesz z niektórych na przykład znajomości, przyjaźni, a może nawet zmieniasz pracę. Ale jest ci z tym dobrze, komfortowo, albo jest to zgodnie z tobą po prostu. A w takim ujęciu psychologicznym, książkowym, czym są te granice? No właśnie to jest ten obszar, to terytorium, do którego chcesz kogoś wpuścić, bądź nie chcesz. A jak masz granice fizyczne, no to wiesz, jakbym się teraz przesunęła do ciebie zdecydowanie bliżej i zobaczyła, jak zareagujesz, mogłabyś się odsunąć, bo potrzebujesz większego dystansu. A emocjonalne, co czujesz w kontakcie z innymi, jak im coś mówisz, albo oni mówią do ciebie. Jak wyglądają twoje granice, jak wyglądają ich granice i co z tym robicie. Mogą być intelektualne i wtedy racjonalnie do czegoś podchodzisz i widzisz, że masz brak kompetencji w jakimś zakresie i zaczynasz nad tym pracować, sięgając po merytoryczne jakieś materiały, idąc właśnie na szkolenie i trenując to. Albo duchowe. I ludzie, i to ma i aspekt religijny, ale nie tylko, nasze wartości na przykład, to dużo różnych pól i nie chodzi o to, żebyśmy od razu na wszystkich jednocześnie działali, ale zaczęli od tych priorytetowych, od tych, które najbardziej czujemy, żeby to było autentyczne, a nie książkowe, a nie takie, bo wszyscy, bo wokół, bo powinniśmy. Tak, teraz właśnie tak mi przyszło, że chyba nam najłatwiej jest poczuć, jak ktoś przekracza nam te granice nasze takie fizyczne, że jakby już jest tak, na przykład nie wiem, w pracy ktoś cię tam zagląda, co ty tam robisz, albo gdzieś tam wchodzi za blisko, to jakby od razu to czujesz, że ktoś jakby przekroczył te twoje takie granice takiego komfortu już, tak? Na pewno w życiu prywatnym jest trochę inaczej, jak to czujesz, ale chyba najtrudniej, co niektórym, przynajmniej mi tak jeszcze parę lat temu było zrozumieć, że ktoś przekroczył moją granicę emocjonalną, na przykład gdzieś manipulując i tak dalej. Ja tak naprawdę wiele lat w ogóle nie orientowałam się w tym, że ktoś przekracza moją granicę, dopóki się nie zaczęłam sama edukować i uświadamiać, że to już jest przekroczenie moich granic, dopóki nie zaczęłam stawiać i bronić jakby tych granic, to długo nie byłam świadoma. I myślę, że wiele osób wciąż
nie jest często świadomych, że te granice ich są gdzieś tam przekraczane. Nie? Jakbyś mogła jeszcze powiedzieć o typach? Bo rozmawiałyśmy coś wcześniej o typach, jakie mamy te typy granic? O takich rodzajach, bo te typy mogą być tymi właśnie intelektualnymi, tak, emocjonalnymi, duchowymi. Tak? Natomiast jeszcze jak mogę, dwie rzeczy usłyszałam w tym, co powiedziałaś, że fizyczne czujemy. To jest ta pierwsza część, ale co z tym robimy? Ja przez wiele lat masę, zwłaszcza kobiet, mówi, że ktoś podchodzi, kolega, szef, a nawet nieraz koleżanka, za blisko. Tak. I teraz co robią? Chowają się. Uchylają się, bo ta osoba tutaj jest. Aha. Uchylają się, ja mówię, i te osoby dalej przekraczają. Ja mówię, to dlaczego nie odwrócisz się, nie zwrócisz uwagi? Ale jak ja się uchylam, to daję sygnał, żeby oni tak blisko nie podchodzili. Ja mówię, okej, i co oni robią? Dalej podchodzą. Okej, to czyja to jest odpowiedzialność w tym momencie? No. Czy chcesz w to iść? Bo ty czujesz dyskomfort, bo nawet twoje ciało się w tym momencie odchyla. To jest nieumiejętność zakomunikowania takiego werbalnego. Niewerbalne, jak nie trafia, jak trafia, to okej. Ale jak nie trafia, to jest moja odpowiedzialność, bo ja czuję dyskomfort ewidentny, napięcie w ciele, serce mi wali, tak? Mięśnie tutaj, glukoza powoduje, że miałabym ochotę może nawet fizycznie zareagować, więc to jeszcze usłyszałam, że ważne, żebyśmy coś z tym robili, nie tylko odczuwali, ale też komunikowali, jak nie w jeden sposób, to w inny sposób. No i od razu powiedzmy to, dobrze? Podaj nam taki wzorcowy przykład takiej komunikacji. Przypuśćmy, że to jest osoba, szef czy kolega, który się nachyla i ja już dałam niewerbalne sygnały, że nie czuję się z tym dobrze, bo się odsuwam, czyli zwiększam ten dystans między nami, ale ta osoba tego nie czuje. Nie wiemy dlaczego. I nie doszukujmy się tutaj, bo teorii mogłoby być dużo. Dobrze byłoby nawet wstać. Jeśli to się powtarzało i ja robiłam te uniki ciałem, nie skutkowało, to dobrze byłoby wstać naprzeciwko tej osoby, wyjść z za biurka, stanąć naprzeciwko tej osoby, czyli tak jak my jesteśmy teraz, i powiedzieć, podchodzisz do mnie za blisko, źle się z tym czuję. Proszę, abyś podchodząc do biurka, na przykład przeszedł tutaj z boku tego biurka. Kiedy zachodzisz mnie tak od tyłu, to ja się źle z tym czuję. Mam poczucie zagrożenia, bo ktoś, kto idzie z tyłu, a możesz mnie zaskoczyć, bo jestem zaangażowana w to, co robię i nawet nie wiem, że podchodzisz, to po prostu aż cała się wzdrygam. Więc proszę cię, teraz mówię w wydłużonej formule, natomiast normalnie można byłoby to stanięcie naprzeciwko tej osoby jest jednoznaczne i spójne z komunikatem. Bo jeśli się tylko odwrócę i znowu będę przechylona i powiem, wiesz, nie lubię, kiedy tak do mnie podchodzisz, ton głosu jest też ważny. To ma być spójne. Ton głosu ma być spójny z tym, co ty naprawdę werbalizujesz w tym momencie, jaką potrzebę swoją werbalizujesz. I jeżeli powiesz, stojąc, źle się czuję, kiedy idziesz do mnie i stajesz za moimi plecami, proszę, abyś następnym razem podszedł z boku biurka i wtedy będę bardziej w komfortowej sytuacji, czy będzie mi się z tobą bardziej komfortowo rozmawiało. Proszę, abyś tego nie robił. Jeżeli ten ktoś to dalej będzie robił, bo może się tak zdarzyć, no to wtedy trochę zdartą płytą, czyli jedną z technik asertywnych, trzeba powtarzać tej osobie ten sam komunikat. Nie życzę sobie i proszę cię, żebyś stanął z tej strony. Dopóki tej osoby nie nauczymy tego, dopóki ona tego nie usłyszy. Wszystko zależy od tego, czy to jest szef, czy to jest kolega, czy to jest jakaś hierarchia, nie jest. Nie damy złotych recept. Nie ma złotych recept. Każda sytuacja jest inna. Ja mówię o tej podstawie takiej, czyli żeby zakomunikować tej osobie, że ja się źle z tym czuję i oczekuję czegoś innego. Czyli odwołujemy się najpierw do tego, co się dzieje w nas, czy my się jakoś tam z tym czujemy, jakby, albo opieramy się o jakieś tam fakty, tak? Dobrze by było, żebyśmy się zrównały z tą osobą chociażby tym wzrokiem, tak? Że nie siedzimy i nie patrzymy na kogoś z dołu, bo już jesteśmy trochę na innej pozycji. Tylko zrównać się z tą osobą, jasno, tonem nie jakimś bardzo wyniosłym, czy też takim... Stanowczym. Tak. Bez uśmiechu. Bo teraz wyobraź sobie, że ja będę do ciebie mówiła, wiesz, ale źle się czuję, kiedy do mnie podchodzisz tak z tyłu. No to jest niespójne. A jak jest niespójne, to ludzie czytają to, co sami chcą. Czytają to, co jest im dla nich bardziej korzystne, fajne. Z tym komunikatem na jedną rzecz chciałabym zwrócić uwagę.
są ludzie, którzy bardziej empatycznie podchodzą. Mhm. Jeśli do nich powiem, wiesz, źle się czuję, no aż mi ściska tutaj po prostu, to dla nich będzie fajny komunikat, trafi do nich. Ale są ludzie, którzy powiedzą... Na uczucia nie zareagują. To może iść do lekarza. Tabletkę weź, jak cię coś ściska, nospę na przykład. No, więc mogą jeszcze pożartować i nas to może w tym momencie spiąć. Więc też trzeba się zastanowić, do kogo mówimy. Jeżeli to jest osoba taka bardziej na fakty, na konkrety, to krótszy komunikat. Tak, żeby dotarło najważniejsze rzeczy. I tutaj bym zwróciła uwagę tylko na technikę lingwistyczną, która się nazywa biały polarny niedźwiedź w autoprezentacji. Nie słyszałam. A kiedy używamy słowa nie, a w języku polskim będziemy go używać. Aha. A czyli jeżeli powiem do ciebie, Agnieszko, nie stresuj mnie. A jeżeli do ciebie powiem, Agnieszko, nie stresuj mnie, to znaczy... Powiedz do mnie bardziej życzliwym tonem, bo jak mówisz tym swoim takim apodyktycznym, to ja się cała spinam. Mózg nie rozpoznaje słowa nie. No bo jaki masz obrazek na słowo nie? Jak słyszysz nie, to z czym ci się to kojarzy? Z jakim obrazem? Z żadnym. Jeżeli mówię do ciebie nie spóźnij się, to co słyszysz? To bardziej to spóźnienie jakby, oczywiście. Czyli mózg musi tak informatycznie otworzyć folder z tym słowem, które jest po słowie nie, żeby wiedział, o co chodzi. No tak. A jeżeli powiesz, nie spóźnij się, ty jako menadżer, ty jako koleżanka, bo się gdzieś na kawę umówiłaś i koleżanka się zwykle spóźnia i mówisz, proszę cię, ale tym razem się nie spóźnij, bo ja mam ograniczony czas. Ona i tak dalej słyszy spóźnij. Mhm. Bo mózg wymazuje to słowo nie, ale jeżeli powiesz, nawet jak powiesz, nie spóźnij się, to znaczy, Aga, błagam cię, bądź punktualna, bo od razu chcę się z tobą umówić, że mam pół godziny. I jeżeli się spóźnisz 15-20 minut, zostanie nam 10 minut, niezależnie na jakim etapie będziemy rozmowy, ja wychodzę o tej i o tej. Czyli umawiam się z tobą też na pewne zasady, no kontraktuję się z tobą, mówiąc językiem właśnie. Analizy transakcyjnej. No właśnie, i tutaj przejdziemy sobie płynnie do tego, bo w ogóle takich przykładów będziemy chciały z Elu podać więcej, już przygotowałyśmy scenki rodzajowe, różnych tutaj... I pewnie pól. Nowe wyjdą. Pewnie wyjdą nowe, bo już wyszły w ogóle nowe. Różnych pól, rodzinnych, mamy kategorie, rodzinne, sąsiedzkie, pracowe, nie, także zostańcie do końca. Zostańcie do końca, bo będzie naprawdę bardzo dużo fajnych narzędzi podanych. Natomiast przejdźmy do tej właśnie do tego kontraktowania i do czegoś, co się nazywa analiza transakcyjna, bo tym się głównie zajmujesz, prawda? Czy jest to jedna z moich ulubionych metod, którą narzędzie. Się zajmuję i rzeczywiście tak, więcej. Narzędzie, metoda cała psychologiczna, którą stworzył Eric Berne, niestety już nie żyje, natomiast był psychiatrą, niesamowicie ciekawym człowiekiem i stworzył metodę psychologiczną, miał swoich uczniów, partnerów merytorycznych, z którymi współpracował w szpitalach, w których pracował w różnych miejscach. I ja ich nazywam uczniami Erika Berna, ale tak naprawdę byli to też jego partnerzy, tacy merytoryczni. I śmieję się, że ja jestem prawnuczką jego, jako osoba, która zachwyciła się tą metodą. Ona jest bardzo praktyczna. Brzmi może groźnie i ludzie kojarzą ją z ekonomią, bo w ekonomii też jest analiza transakcyjna. A to jest metoda psychologiczna. Intencją Erika Berna było to, żeby stworzyć metodę, którą nawet 8-letnie dziecko zrozumie na podstawowym poziomie. I podstawą tej metody jest to, że ludzie są okej. Czyli nie zakładam, czy wchodząc z tobą w interakcję, wchodzę z taką pozycją, że ja jestem w stosunku do ciebie w porządku, ty jesteś w stosunku do mnie. I dopiero wtedy, kiedy coś się dzieje, że wiesz, ściska ciebie w żołądku albo mnie w żołądku, że czujemy, że coś tutaj jest na rzeczy, że coś jest pod spodem, to wtedy wchodzą różne narzędzia czy elementy, my to nazywamy konstrukty analizy transakcyjnej, jest ich naprawdę dużo, które możemy wykorzystać w biznesie, w edukacji, w psychoterapii, naprawdę na różnych polach, w stopniu zaawansowania takim, jaki jest ci potrzebny do tej danej sytuacji. Uczę tego ludzi już bardzo długo, bo sama znam tę metodę na poziomie oczywiście innym niż w tej chwili od 98 roku, więc dosyć długo na swoich pierwszych studiach psychoterapeutycznych. Natomiast teraz jestem po takim zaawansowanym poziomie, uczyli nas Francuzi, więc dzielili się tym, a tam jest to bardziej rozwinięta metoda, jak to u nich wygląda. I rzeczywiście jak uczę tego klientów, pokazuję to klientom na ich konkretnych przykładach,
to często dostaję taką informację zwrotną, że to się przydało, że jest to bardzo praktyczne, że usprawniło to komunikację, że pozwoliło im to zobaczyć gry psychologiczne, bo to jest ten element, który najbardziej jest rozpowszechniony i analiza transakcyjna często ludziom najpierw się kojarzy z grami psychologicznymi. Dopowiem, bo gra psychologiczna ludziom się kojarzy, że to ja uczę manipulacji. Ludzie się nauczą tych manipulacji, różnych narzędzi, idą i manipulują w różnych środowiskach. To nie jest tak. Gra psychologiczna jest zawsze na poziomie nieświadomym. I każdy gra. Każdy, kto żyje, gra, tylko na różnych poziomach. Natomiast po czym poznasz, czy definicyjnie jest to taki niezdarny sposób wchodzenia w interakcję. Mówiąc takim najłatwiejszym tutaj, najłatwiejszą definicją, która może pokazać istotę tego zjawiska. I to jest coś takiego, że jeżeli byłaś z kimś w jakiejś interakcji, ze mną tutaj może będziesz, bo rozmawiamy o różnych rzeczach i przecież nie mamy scenariusza, i poczujesz, że coś usłyszałaś takiego na poziomie społecznym, jakieś słowa, ale coś usłyszałaś pod spodem. Że tam coś, ty mogłaś to zinterpretować. Ja nawet mogłam nie mieć takich intencji, a ty mogłaś to tak zinterpretować i zareagujesz na ten poziom psychologiczny. Czyli nie na to, co ja, jakich słów użyłam, ale tak jak w tym przykładzie. Jeżeli ja powiem, wiesz, no jest, nie lubię, jak tak do mnie podchodzisz, no to mówię na poziomie społecznym, nie lubię, jak do mnie podchodzisz, ale na poziomie psychologicznym uśmiecham się, ten mój ton głosu jest taki, ja nie wiem, czy nawet nie kokieteryjny trochę, no to na co zareaguje ta osoba, która to słyszy? Na poziom psychologiczny, zinterpretuje i zareaguje na ten poziom. Ty możesz być czasami zdziwiona, dlaczego ludzie tak reagują, o co w ogóle chodzi? Bo ta osoba odebrała to jako zaczepkę, taką przynętę, którą rzuciłaś, i to, co dla ciebie może być przynętą, nie musi być dla mnie i odwrotnie. W związku z tym grę poznasz po tym, że weszłaś z kimś w interakcję, z jedną, z większą ilością ludzi, i nagle wiesz, masz wrażenie, że w ogóle o co chodzi, ale dlaczego? I zostajesz z takim uczuciem na końcu, tak zwaną wypłatą, z którą nie jest ci dobrze. My to nazywamy uczuciem zastępczym, takim, wiesz, poczucie winy, żalu, przeżywasz niezrozumienia. W ogóle na końcu tej interakcji z jedną, z większą ilością ludzi zostajesz z takim uczuciem niefajnym. Takim, które nie prowadzi do rozwiązania sprawy. Nawet możesz być zdziwiona i mówisz, nie, no i po co się odzywałam, że wiedziałam, że ona albo on tak zareaguje. Czyli z takim stanem, który będziesz rozkminiać, analizować i spać przez to nie będziesz mogła, będziesz, co on miał na myśli, będziesz zastanawiać się nad tym, czy ty coś zrobiłaś źle, tak? I teraz w takich sytuacjach, jakby przy następnej tego typu okazji, co by należało zrobić? Poczekaj, jeszcze cię zatrzymam na chwilę, bo rozumiem, chcesz już iść do strategii, ja też chętnie bym poszła. Narzędzia. Ale ja mówię o narzędziach w tym znaczeniu, że no, trochę kontentu merytorycznego pozwoli ci lepiej wykorzystać narzędzie, bo w grze psychologicznej, jak złapiesz tę przynętę i zareagujesz na poziom psychologiczny, czyli twoja reakcja będzie na poziom psychologiczny, czyli twoją interpretację rzeczywistości i zostaniesz z tym poczuciem winy. Tam są pewne cechy charakterystyczne, po czym poznasz jeszcze, że byłaś w grze. To jest powtarzalność. Aha. Czyli sobie myślisz po wszystkim, znowu to samo. No znowu to samo. No przecież wiedziałam, że tak będzie. To jest przewidywalność. Okay. No widziałam Agnieszkę, przecież jak Agnieszka ma taką minę, to już wiadomo, że ona zawsze powie, że coś tam. Więc jest przewidywalność. Jest poziom nieświadomy. W grach psychologicznych jest zawsze, gra psychologiczna jest zawsze na poziomie nieświadomym. To nie jest tak, że my świadomie dobieramy słowa, zachowania, tylko wiesz, jak już przekroczymy tę cienką linię, to już nie panujemy i wiesz, do piątego pokolenia tam lecimy po mężczyznach, kobietach, dzieciach, narodowościach i różnych innych. I że jest komunikacja właśnie ukryta, czyli jest ten poziom społeczny i ten poziom psychologiczny. To są takie najbardziej charakterystyczne cechy, po których poznasz, że byłaś w grze i że gra się przetoczyła. Natomiast jeszcze jeden element wiedzowy, który jest bardzo ważny i o to często ludzie pytają, no to co, nie będziemy grali? To możemy się nauczyć nie grać? Nie. Póki żyjemy, będziemy grali. Generalnie Eric Berne mówił, że gry są czymś negatywnym, niekonstruktywnym. Ale w gruncie rzeczy gry służą też temu, żeby ktoś mnie zauważył,
z jakiegoś powodu wchodzę w te gry, bo może ktoś nie zwraca na mnie uwagi. Nawet Eric Berne mówił, że każdy znak rozpoznania, czyli taki sygnał werbalny, niewerbalny, że cię widzę, że się uśmiechnę, że powiem ci dzień dobry, a nie... No to jest lekceważenie, natomiast Eric Berne mówił, lepsze jest lekceważenie niż obojętność. Tak. Pokerowe twarze powodują, czy to są negocjacje, czy to jest wizyta u lekarza, u prawnika, gdziekolwiek, powodują, że my się źle czujemy. Bo my nie wiemy, co się dzieje. My nie wiemy, co ta osoba o nas myśli, nie odzywa się na nas, ma pokerową twarz i wtedy zaczynamy się irracjonalnie nieraz zachowywać jak małe dzieci, które ściągnęły obrus, bo nikt na nich nie zwraca uwagi, więc oberwą. No i to jest lepsze. I my dorośli też się tak zachowujemy. Okay. Mhm. I w związku z tym mamy trzy poziomy gier. Pierwszy poziom jest nieszkodliwy. I tak był nazywany przez Erica Berne. Polega on na tym, że ktoś ci powie tak zwany plastikowy komplement. Plastikowy komplement. Plastikowy komplement na zasadzie, och wiesz, Agnieszko, cudownie przygotowałaś to nagranie, no po prostu jak ty ćwiczysz, jakie to jest fenomenalne, no po prostu wiesz, zachwycam się tobą. Gdybyś jeszcze zszyła spodenki w tym jednym miejscu. Okej. Co poczułaś? To jest, powiem ci, bardzo popularne. Bardzo. Nawet ten pierwszy poziom stanowi pewien, wiesz, taki rys, taką atmosferę w firmie. I jeśli on trwa krótko, wiesz, tak uszczypnie trochę jak komar cię tam dziabnie i to szybko sobie pójdzie, to jest okej. Okay. To może być element kultury organizacyjnej i ludzie sobie żartują w taki sposób, nikt na nikogo się nie obraża i ciebie to też nie dotknęło. Ale jeżeli jedna osoba ci to powie, druga osoba ci powie coś innego, trzecia ci powie jeszcze coś innego i ty tak sobie zbierasz te tak zwane talony, tę wypłatę, jak nazbierasz do tego plecaka, to później następna osoba jak coś powie i naprawdę to będzie lekkie, to jak reakcja twoja pójdzie z takiego spontanu, ale też będzie nieadekwatna do sytuacji, to możesz już być na drugim poziomie. Drugi poziom może trwać godzinami, tygodniami, latami i ludzie zbierają te znaczki, zbierają. I niestety ich aktywność jest nastawiona głównie na to, czy ich uważność jest nastawiona na to, żeby wyłapywać błędy u tych osób, które ich tam raz, drugi, trzeci dotknęły. A notatkę sobie zrobię, a wyślę do wiadomości wszystkich, a co? I później powiem, patrz, ja nie zauważyłam, że to poszło do... No przepraszam, cię, a ty czujesz, że to jest bardzo nieszczere. Drugi poziom to jest takie zbieranie haków. To jest tak, że energia jest skumulowana na tym, jak wziąć odwet. I to już jest niebezpieczne i bezwzględnie, jak coś takiego czujemy, powinniśmy zareagować. A nawet czyli to takie trochę z takich zbierania tych napięć, prawda? Dokładnie. Ktoś ci powiedział takie małe, to tak zbierasz to napięcie i w końcu po prostu... I to, co dla ciebie może być małe, dla mnie może być duże. Tak, dla kogoś może być mega duże i szybciej napuchnie ten plecak i szybciej nieadekwatnie może zareagować, a może adekwatnie, ale to już jest drugi poziom, gdzie bezwzględnie powinniśmy zareagować. Jeżeli nie zareagujemy, no to niestety wejdziemy na trzeci poziom, który Eric Berne nazywał już wybuchowe, silnie wybuchowe i on sam mówił, a on jest twórcą gier psychologicznych i analizy transakcyjnej, że może się skończyć w sądzie, w szpitalu albo nawet na cmentarzu. Więc dlatego jest to niebezpieczne. Na tym pierwszym poziomie, jak powiedziałam, to wiesz, to element życia. To czy w małżeństwie, czy w jakichś związkach, czy gdzieś w towarzystwie, czy w pracy, dopóki nie boli, dopóki to jest akceptowalne dla każdej ze stron, to tak jest po prostu. Ktoś się do ciebie uśmiechnie, ktoś coś powie, a tam jakoś zareagujesz i się rozchodzi. Czyli to ważne by było jednak, żeby na tym... żeby jakby oczywiście nie wchodzić na ten drugi poziom, żeby w jakiś sposób rozładowywać napięcia, w jakiś sposób komunikować w ogóle to, tak? No bo to idzie dalej, jeżeli my sami czegoś z tym nie zrobimy, że to budowanie tych granic i nauka komunikacji i dbania o swoje własne potrzeby jest w ogóle kluczowa. Ta świadomość tych granic. Zobacz, na drugim poziomie, jeżeli nie czujesz tej granicy, to efekt jest tej linii takiej, to efekt jest taki, że ktoś odbiera to jako przyzwolenie. Czyli jeśli ty nie komunikujesz, a wiesz, odsyłasz się ciałem, a ktoś sobie myśli, no odsuwa się, żeby mieć więcej miejsca. Czyli tak naprawdę dbam o tę osobę w jej interpretacji.
to nie jest jasny sygnał, że nie chcę, żebyś tak przekraczała moje fizyczne granice. Więc to na drugim poziomie trzeba komunikować. Jeśli jedną metodą nie rozwiązuje sprawy, to inną metodą. Jeśli druga metoda nie działa, to trzecią metodą. Czy to będzie NVC, porozumienie bez przemocy, czy to będzie analiza transakcyjna, freeze, DISC, czy cokolwiek, insight. Każda metoda jest dobra, która będzie skuteczna i którą świadomie używamy. Nie ma się co obrażać na ludzi, bo obrażenie ci niczego nie wniesie. No chyba, że wniesie, że wiesz, utnie jakieś toksyczne relacje, ale jeśli to trwa i jeśli to powoduje jakąś twoją krzywdę i dyskomfort, no to jest twoja odpowiedzialność w tym momencie. Nawet jeżeli w domu cię tego nie uczyli, to nie ma co przerzucać teraz na rodziców. Dlatego jesteśmy już dorośli, że bierzemy za to odpowiedzialność, co się w naszym życiu dzieje. I to nie jest absolutnie do wszystkich, bo zależy, jaką mamy historię, w jakim jesteśmy miejscu. Dla jednego to podanie ręki z kontaktem wzrokowym to już jest sukces. A ktoś by powiedział, no ale w czym problem? Więc to jest bardzo, bardzo indywidualna sprawa i chcę, żeby to wybrzmiało. Tak, to jest na pewno bardzo ważne. Ja w ogóle myślę, że mamy wszyscy problem, jedni większy, drugi mniejszy, z komunikowaniem i stawianiem tych granic. Fajne, że będziemy dawać to narzędzia i będziesz nam dawać tutaj przykłady tej komunikacji takiej bez przemocy, w zgodzie ze sobą i za chwilę do tego przejdziemy. Ale ja jestem jeszcze ciekawa tego, bo masz ogromną praktykę, ogromne doświadczenie. Jestem ciekawa, z jakim typem, tym rodzajem jakby tych niestawiania, znaczy tych granic spotykasz się najczęściej, a przeszkoliłaś pewnie już setki tysiące osób. Co jest najczęstsze? Wiesz co, jakbym miała tak jakąś klasyfikację tutaj użyć i użyłabym takiej klasyfikacji na przykład takiej nienaruszalne, to znaczy elastyczne. Mam jakiś system wartości, mam mocno zbudowaną tożsamość, samoświadomość i te moje granice są elastyczne w tym znaczeniu, najpierw nienaruszalne w tym znaczeniu, że ja wiem, kim jestem, w jakim miejscu jestem, czego potrzebuję, a jednocześnie elastyczne, że jak jedna metoda nie działa, to biorę jakąś inną. I tu są ludzie, którzy potrafią w praktyce stosować asertywne techniki, którzy potrafią, jak nawet coś się dzieje, nie mogą tego wypowiedzieć, to robią tak jak małe dzieci. Nie podchodź. Stop. I teraz wyobraź sobie dorosłych, którzy w pracy ci mówią stop. To takie się wydaje abstrakcyjne, a dzieci to potrafią, więc warto może popatrzeć, jak to dzieci robią. To jest jeden z rodzajów granic. Inny może być taki, gdzie stawiamy mury. Takie silosy. I wtedy bardzo trudno jest dotrzeć do takiej osoby, bo ona racjonalizuje bardzo często i mówi, ale o co chodzi? Ale mi jest tak dobrze. Czyli jest w dużym wycofaniu i my też tego potrzebujemy. Idziesz na spacer i chcesz być sama, jedziesz gdzieś rowerem, chcesz posłuchać sobie muzyki czy obejrzeć film, niekoniecznie w towarzystwie. Dopóki to jest w takich granicach właśnie zdrowych dla ciebie, to okej. I dla ludzi, z którymi żyjesz. Ale jeżeli robisz to notorycznie, alienujesz się w pracy, nigdy nie wychodzisz z ludźmi na lunch, na żadną imprezę, starasz się mieć jak najmniej kontaktów, no to wtedy masz te silosowe takie zabetonowane mury zamiast granic, tak? Takich, gdzie ani dla ciebie nie będzie to konstruktywne, ani dla tych osób, które próbują ci pomóc i się zniechęcają. Bo ci dają różne propozycje, a ty mówisz nie. Nie, bo to jest dla ciebie bezpieczniejsze, bo tu masz większą przewidywalność. Możesz mieć jeszcze takie granice, gdzie są luki, których nie widzisz. I przez te luki przechodzą różne niefajne rzeczy i zaczynają w tym twoim życiu wprowadzać jakiś zamęt, zamieszanie, coś niefajnego, a ty możesz tak lubić kogoś, że ktoś ten lubiany przez tą lukę przeszedł, ale ty mówisz, ale nie, ona nic mi takiego nie robi. Kiedyś było takie fajne powiedzenie, że ten, kogo lubisz, może przejść i rzucić cię na ścianę, a ty powiesz, oj, potknął się. Ale ten, którego nie lubisz, tylko przejdzie i wiatr zrobi, a ty już zrobisz wielką awanturę, bo przeszedł i zrobił wiatr, a dla ciebie to jest huragan. Więc może być jeszcze taki rodzaj z tymi lukami, których ty nie widzisz. A więc wszystko zależy od tego, na co jesteś otwarta, gdzie masz te granice emocjonalne, fizyczne, intelektualne, czego potrzebujesz. Wiesz, ja jestem wizjonerką, o czym się dowiedziałam ze stylów myślenia Freeze w 2015 roku i wtedy sobie uświadomiłam, ile ja błędów popełniałam,
w różnych miejscach, w których pracowałam. Byłam przez 12 lat dyrektorem szkoły, więc oczywiście z tych menadżerów, co to była to niepubliczna szkoła, więc ona łączyła i biznes, i edukację, więc przecież ja na wszystko muszę mieć odpowiedź. I teraz przychodzili rodzice, młodzież, uczniowie, nauczyciele, pytali mnie o coś, a ja po prostu 50 pomysłów. I dostawałam w odpowiedzi, chyba żaden z nich się nie uda. Albo nie podoba mi się żaden. Albo próbowałam, ale chyba pani nie dobrała odpowiednio do mnie. I sobie myślałam, kurczę, to ja się tutaj wysilam, wymyślam, z psychologami, dyskutuję. Wiesz, poszerzam swoją samoświadomość, bo chcę jak najlepiej. A ja wtedy nie rozumiałam, że ci ludzie tego nie chcą. Ja myślałam, że to jest potrzebne. Nie pytałam, czego potrzebują. Okay. Jeśli pytasz mnie o narzędzia, to przy grach psychologicznych bezwarunkowo trzeba powiedzieć o trójkącie dramatycznym. Aha. I właśnie ktoś, kto rozwijał metodę z Erykiem Berne, Steven Karpman, wymyślił coś takiego jak trójkąt dramatyczny i on jest w grach bardzo popularny i też to jest narzędzie bardzo rozpoznawalne. Trójkąt, który jest narysowany tym wierzchołkiem w dołu, czyli jest niestabilna sytuacja i w każdej chwili może się przewrócić. W trójkącie dramatycznym wchodzisz w rolę. I każdy z nas, tak jak żyjemy, wchodzi w którąś rolę. Na jakimś etapie może preferować... To jest mega ciekawe. Do jednej z ról. Opowiadam. Jest tam rola prześladowcy, ratownika i ofiary. I uwaga, nie, że jesteśmy prześladowcą, ratownikiem, ofiarą, tylko wchodzimy w rolę. To nie jest nasza tożsamość, tylko wchodzimy na jakimś etapie życia z jakiegoś powodu, a w pracy może inaczej, w domu inaczej, w jakąś rolę. I teraz prześladowca. To jest taka rola, że jak w nią wchodzimy, to chcemy kogoś na czymś przyłapać. Lubimy kontrolować sytuację. Lubimy mieć władzę. Nie delegujemy. Nie chcemy czegoś dawać innym, bo wtedy stracimy kontrolę i władzę. I wtedy już niestety, ale z piedestału spadamy. W związku z tym nawet jak delegujemy, to jest takie delegowanie. Zdelegujesz, a za chwilę pobiegniesz. No i jak? Jak ci tam idzie? No pokaż jak tam. To nie jest delegowanie. To jest dalej kontroling. Więc jak wchodzisz w rolę prześladowcy, to jesteś krytyczna, punktujesz, wskazujesz błędy, ale dobre słowo raczej ci nie przejdzie przez usta. Jak wchodzisz w rolę ratownika, to ratujesz świat. No bo przecież przychodzili i mnie pytali jako dyrektora. Pani dyrektor, bo jest taki problem. Tylko nie wpadłam na to, żeby zapytać i czego pani ode mnie oczekuje. Jedna rzecz, na którą wpadłam, ale tutaj w ogóle nie z tej wiedzy korzystając, nieraz przychodzili rodzice i mówili, pani dyrektor, ja pani powiem, ale niech pani nie mówi temu nauczycielowi. I tak przez jakiś czas to oczywiście słuchałam, nie wiedziałam co z tym zrobić, wchodziłam ewidentnie w gry, bo źle się z tym czułam, że słyszę coś, co mój pracownik robi i wychodzi na niekorzyść i ucznia, i rodzica, i szkoły, a nie wiedziałam co z tym zrobić. Ale w pewnym momencie zaczęłam rodzicom zadawać pytanie. Jeśli chce mi pani coś powiedzieć, to jaki jest ten cel? Bo ja jestem dyrektorem, a to jest mój pracownik. I co ja mam z tą informacją zrobić, jak pani mi ją powie? No jeśli pani mówi do mnie jako dyrektora, to ja tę informację wykorzystam w tym sensie, że sprawdzę, co się takiego dzieje, żeby pani dać odpowiedź albo żeby podjąć działania. I to było takie ratowanie się od tej roli ratownika, natomiast to jest rola społecznie akceptowalna, bo to jest takie fajne. Jak ludzie tak pomagają, bo już boli mnie głowa i 5 osób leci z tabletkami, ale nikt nie zapytał, czego oczekuje. To dla mnie to chyba jest najgorsze. Znaczy, bo to jest też takie złote rady, o które nie prosisz, tak? Zaraz powiem, co zrobić, żeby nie wchodzić w tę rolę. Rola ofiary. W rolę ofiary wchodzą ludzie, którzy mówią, nie potrafię, nie wiem. Innym to zawsze lepiej wychodzi. Jak się wkurzą, to mówią, jakbyś mi lepiej wytłumaczyła, to ja bym też lepiej zrozumiała. Wtedy bym nie zrobiła tych błędów. Okay. Ale ty mi tak wytłumaczyłaś, czyli szukają winnych. Więc w każdą z tych ról wchodzimy i to jeszcze nie jest gra. Wchodzimy w rolę, bo usłyszeliśmy zaczepkę. Zareagowaliśmy na to, co usłyszeliśmy, czyli gdyby ktoś do ciebie powiedział, Agnieszka, no patrz, trener personalny, tak świetnie wyglądasz, a ja już z tobą ćwiczę pół roku i efektów nie widzę. Co usłyszałaś? Ale ja nie ćwiczę z tobą, żeby nie było, ale chcę ćwiczyć. Znaczy, no tak, co usłyszałam, tak?
no, że ktoś próbuje ćwiczyć. No, ktoś wchodzi w rolę tutaj ofiary i obwinia mnie za to, że nie ma efektów. Co ja mogę sobie na przykład już domniemywać później, dopowiadać sobie historię, no, że przecież jestem beznadziejną trenerką, no bo ktoś nie ma efektów i mogę w to sobie wchodzić dalej. Tak? Czyli zobacz, ty już poszłaś dalej, bo ty już zdiagnozowałaś rolę, w którą ktoś wszedł, a tak naprawdę ludzie reagują na ten poziom psychologiczny, czyli to, co mówisz, że ktoś cię obwinia o to, że stosujesz metody, które na niego nie działają. Ale ta osoba zwerbalizowała to? Nie zwerbalizowała. Znaczy, no tak. No. Ale my się odpalam i to jest normalne. Ja oczywiście na potrzeby tej rozmowy to wymyśliłam. Ja również na potrzeby tej rozmowy tak odpowiedziałam, bo normalnie. Oczywiście, to byś inaczej zareagowała. I teraz, jeśli wejdziesz w daną rolę, a wchodzimy, to nie jest gra. Gra jest wtedy, kiedy zmienimy się z roli w rolę i na tym trójkącie dramatycznym przejdziemy. Tak, i to jest początek gry. Czyli gdybyś... Ja rzuciłam ten komunikat z roli ofiary. A może i z roli prześladowcy, bo to zależy, jakim tonem powiem. No właśnie. Możesz tu albo tu być. Ty odebrałaś to do siebie, więc ty weszłaś w rolę ofiary, czyli że jesteś winna temu, więc możemy powiedzieć, że ja poszłam z prześladowcy, ty weszłaś w rolę ofiary, no tak, może coś źle dobieram, może powinnam coś więcej, a może jakoś indywidualnie, a może jakieś sesje dodatkowe. I już zaczynasz, wiesz, właściwie odpowiadać na tę przynętę, którą ci rzuciłam. I teraz załóżmy, że ja mówię, no właśnie. Jakoś nie widzę tutaj dodatkowych jakichś propozycji, a tak mówisz, że taka jesteś świetna. I ty w tym momencie wkurzyłabyś się, najzwyczajniej byś powiedziała tak? A może mi powiesz, jak ćwiczysz, a ile razy w tygodniu, a ile czasu poświęcasz, a proszę nagraj, jak ćwiczysz, to ja ci wtedy wskażę. Czyli zmieniłaś ton głosu, bo się zdenerwowałaś, przeskoczyłaś z roli ofiary w rolę prześladowcy. I teraz w zależności od tego, wiesz, jakie relacje nas łączą i w ogóle jaki jest kontekst, czy ktoś nas słyszy, czy nie, ja mogłabym zaskoczyć wtedy do roli ofiary. I ten moment, kiedy my się zmieniamy rolami, jest rozpoczęciem gry psychologicznej. I teraz kropka. Bo ja mogę o tym długo, bo to jest coś, co mnie fascynuje, czego uczę ludzi. Ale mnie też ludzi. Bardzo to ciekawi. Dawaj ratownika. Jest efekt. Natomiast wchodzisz, jest open space. I ktoś wchodzi, menadżer, koleżanka, kolega i mówi, Boże, jak mnie boli głowa, kurczę, dzisiaj jakoś wyjątkowo. I pięć osób rzuca się, wiesz, do toreb, torebek i podaje, i bukrom, apap, i coś tam jeszcze. Czy ta osoba poprosiła o tabletkę? Ona powiedziała, boli mnie głowa. Tam nie było jasno sprecyzowanej prośby. Gdyby ktoś wszedł i powiedział, słuchajcie, ma ktoś tabletkę od bólu głowy, strasznie mnie dzisiaj boli, a nie wziąłem ze sobą. To ja rozumiem, że to jest jasno wyrażona prośba o coś, ale jak ktoś mówi, boli mnie głowa, a jak będzie mówił, boli żołądek, noga, to co? Ale Jezu, ja już mam 150 w ogóle przykładów, wiesz, takich właśnie, że po pierwsze, z bliskiego podwórka, tak, że ktoś coś mówi, słucham właśnie, boli mnie, albo... I czeka, aż ja się domyślę, co ja mam zrobić, albo co mam jej zrobić, jakby, tak? I ja bardzo często już się teraz nauczyłam, że ja nie robię nic. Po prostu czekam, aż ta osoba jasno zakomunikuje swoją potrzebę. Tylko, że po drugiej stronie często na przykład słyszę nerwy, że jak ja się mogę mnie domyśleć, albo jak ja tam, tak, no, przecież nie zakomunikowałaś swojej potrzeby, jakby, nie? Że... Pamiętasz definicję gier? Niezdarny sposób wchodzenia w relacje. Czyli zamiast powiedzieć wprost, Agnieszka, potrzebuję twojej pomocy w tym i w tym. Głupio mi jest cię prosić o pomoc, bo już mi jej dwa razy udzieliłaś i dokładnie teraz proszę o to samo. Nie wiem, nie byłam na tyle uważna, nie widziałam, jak pokazywałaś tę nogę, tam rękę i tak dalej. Sorry, możesz mi jeszcze raz pokazać? To jest jasno wyrażona prośba. I teraz narzędziowo, pytasz o narzędzia. W takim krótkim przykładzie po dwa pytania do każdej z tych roli. Jeżeli teraz, słysząc te przykłady, wiesz, czujesz, do której roli jest ci bliżej, to już jest mega krok. Mówiłyśmy o tym, że świadomość granic powoduje, że odnajduję to, czego potrzebuję. Gdzie jest moja odpowiedzialność? Kim jestem tak naprawdę? Czy chcę pomagać, czy nie chcę? Czy to wynika z tego, że ja tak od środka to czuję, czy dlatego, że powinność, bo otoczenie wymaga? W związku z tym możesz sobie, jak już zdiagnozowałaś, do której roli wchodzisz,
przejdziemy przez wszystkie trzy, zadać pytania. I to jest taka krótka wersja, bo jest też rozszerzona wersja. Mogę podrzucić materiały, takie artykuły, które z koleżanką piszemy, które mogą się przydać i może każdy, kto nas ogląda, sobie poszerzyć wiedzę. Super. I teraz tak, powiedziałaś ratownik, więc zacznę od ratownika. Jeżeli masz preferencję do wchodzenia w rolę ratownika, to zadajesz sobie pytanie w momencie, kiedy ktoś wchodzi i mówi, boli mnie głowa, albo ktoś mówi to, co przed chwilą powiedziałaś, to ty w tym momencie, jeżeli nic nie mówisz, to też może być gra. Czyli ktoś może to odebrać, nie jestem dla ciebie ważny, albo ważna, nie interesujesz się mną, jesteś niewrażliwa, nieempatyczna. Więc twoje zachowanie racjonalne może być kontynuacją gry. I teraz jeżeli jednak chcesz użyć jakiegoś narzędzia, to w tej roli ratownika zadajesz sobie pytanie po usłyszeniu takiej skargi, bo to jest skarga, jęczing. Dobra, idźmy przykładem już konkretnym. Przychodzi ktoś, Aga, nie mogę schudnąć. Ja nie mogę schudnąć, ale jest to komunikat rzucony. I jak ja nic nie mówię, no to przecież się nie interesuje, tak? No, tak jak mówisz. No ale jakbym weszła tutaj w rolę ratownika, to co? To zaczynam rzucać radami, o które tak naprawdę mnie ktoś nie poprosił. Czyli nie wiem, dlaczego ta osoba nie może schudnąć, ale na przykład mówię, słuchaj, no bo a dieta, trening, a tutaj może spróbuj tego, jeszcze tak naprawdę nic nie wiem. No? I poczekaj, to teraz już gra. Ja ci mówię, tak, Agnieszka, to jest fajne, ale wiesz co, w moim przypadku to nie będzie skuteczne. Ty rzucasz następną propozycję, a ja ci mówię, tak, w twoim wieku to może tak, ale w moim to już nie. I to jest gra, która się nazywa tak, ale. Jeżeli wejdziesz w rolę ratownika i dajesz jedną propozycję, a ktoś ci mówi, ale. Dajesz drugą propozycję, a ktoś ci mówi, tak, ale. To po dwóch razach, trzech maksymalnie, powinna się zapalić czerwona lampka. To nie idzie w tę stronę, żeby było rozwiązanie konstruktywne. Szkoda twojego czasu, bo właśnie zostałaś zaproszona do roli ratownika. To w tym momencie, jeśli wcześniej nie zadasz sobie pytania, które jest już narzędziowe do ratownika, czyli wchodzisz w rolę ratownika, ten ktoś mówi, wiesz, Aga, bo ja nie mogę schudnąć, to ty w tym momencie, żeby nie wchodzić w tę rolę ratownika, możesz powiedzieć, okej, czego ode mnie potrzebujesz? W czym mogę ci pomóc? To są dwa podstawowe pytania, którymi sprawdzisz, czego ta osoba potrzebuje. Ona sobie może uświadomić, czego potrzebuje, bo może tego nie wie. Od 5 lat rzuca, nie mogę schudnąć. No tak. I tam 50 tysięcy rad dostała od różnych osób i żadna jej nie pasuje. Bo albo nie pasuje, bo wcale nie ma tej potrzeby schudnięcia. No właśnie. Albo nie pasuje, bo nie trafiła jeszcze na swoją. Różne są powody. Więc tutaj, jeżeli możesz zadać sobie pytanie, zanim wejdziesz w rolę, czy ta osoba mnie o coś konkretnego poprosiła? Jak brzmi zgłoszenie? Dokładnie. Możesz jeszcze jedno pytanie zadać sobie. Teraz wsobne jesteśmy. No dobra. A czy jeżeli ja tej osobie pomogę, wyręczę ją właściwie, dam jej konkretne pomysły, to ona stanie się bardziej sprawcza, kompetentna? Będzie umiała sobie poradzić z tym, że chce schudnąć? Czy po prostu dam jej następny szwedzki stół i powiem proszę bardzo? Jeśli odpowiedź na te pytania masz, nie było ani konkretnej prośby, ani nie było to konkretnie, jakie oczekiwanie wobec ciebie, ale to też tych pytań nie zadałaś, dlatego generujesz pomysły, wchodzisz pięknie w tak, ale później się wkurzasz w tym ratowniku, ile jeszcze mam tych pomysłów dawać, co robisz? Przeskakujesz do prześladowcy. I masz grę psychologiczną. Dobre to jest. Albo do ofiary. Moglibyśmy się tak pobawić jeszcze parę godzin. Do ofiary, wiesz, ja nie jestem dobrym trenerem, wiesz, bo inni to coś. Zrobiłyśmy rolę ofiary narzędziowo, tak jak rolę ratownika, tak jak mówisz, że chcesz narzędziowo, czyli zadajesz sobie pytanie. Jeżeli masz preferencję do wchodzenia w rolę prześladowcy, przypominam, że każdy z nas ma i każdy po tym trójkącie krąży, zadajesz sobie pytania, jak czujesz, że w tej interakcji wchodzisz w rolę prześladowcy, zadajesz sobie pytanie, czy sposób, w jaki kogoś o coś poprosiłam, dałam mu polecenie, był z szacunkiem, a był z mimiką twarzy, taką przyjazną, może być wymagająca, ale z szacunkiem do tej drugiej osoby. Czyli czy twój ton głosu, sposób, w jaki powiedziałaś, potraktowałaś tego człowieka, był asertywny? Albo pytanie, czy ta osoba, do której to skierowałaś, ma odpowiednie kompetencje?
czy tylko chcesz ją na czymś przyłapać? Mhm. A i jeśli twoje odpowiedzi potwierdzają tę rolę prześladowcy i już masz tę samoświadomość, no to po prostu zmień to. Inaczej mów do tego człowieka. Jeżeli masz preferencję do wchodzenia w rolę ofiary, wtedy warto, żebyś zadała sobie pytanie. Czy chcesz przeżywać emocje, które teraz przeżywasz? Jak ty się z tym czujesz? Czy to cię podnosi, wzrastasz, czy wręcz przeciwnie? A i czego tak naprawdę potrzebujesz? O co chcesz poprosić i kogo? Jeśli zadasz sobie te pytania, w analizie transakcyjnej jest to pogłębione, jeżeli ktoś mocniej w to wchodzi. Natomiast te dwa podstawowe przy każdej z tych ról mogą spowodować, że nawet jak wejdziesz w rolę, że szybciej z niej wyjdziesz i że nie wejdziesz w grę psychologiczną. Natomiast tak, nawet grę, się otrząśniesz. Nawet jak poczujesz, że weszłaś w grę, też możesz ją przerwać, żeby nie skończyć z tym uczuciem, którego nie chcesz. Tylko nam jest trudno przyznać. To jest, wiesz, no powiedziałam A, to przecież nie powiem ci teraz, że B. Tak, trudne jest czasami wycofanie się z tego dla wielu osób, bo ego jeszcze wchodzi. Tak? Stanowisko, hierarchia, tak, rodzic, tak, dziecko, tak, nauczyciel, tak, uczeń, wykładowca, student, no miliony uwarunkowań. Tak. I znowu tutaj dochodzimy do tego słowa komunikacja, jak ważne jest umiejętne komunikowanie swoich potrzeb i mówienie o tym, co my tak naprawdę oczekujemy od tej osoby i nie czekanie na to, że się ktoś domyśli, bo nikt nie jest w naszej skórze i dlaczego miałby się w ogóle domyślać. A wcześniej się ciebie pytałam, bo jesteś ekspertką, jakby wchodzisz, ktoś się zaprasza na przykład do jakiegoś korpo, wchodzisz sobie do takiego korpo. Trochę rozumiem, że jakby przebywasz z tymi ludźmi, sprawdzasz, patrzysz, jak oni pracują, jak oni się między sobą pewnie komunikują, tak? A później się spotykacie i gdzieś tam próbujesz, czy jakby ratujesz, tak? Jakby sytuację, nie wiem, czy uzdrawiasz jakby może w pewien sposób, ale też uczysz tych ludzi tej komunikacji i pewnie ich uświadamiasz, tak? Co tu się w ogóle zadziewa. I często pewnie rozumiem, tak? Z tego, że jak już jesteś zapraszana, no to znaczy, że już jest pewnie kiepsko w danej strukturze. Jakie są najczęstsze takie problemy, jeżeli chodzi o duże korporacje? Że, nie wiem, pracownik jest często w roli ofiary, a szef jest w roli oprawcy. Co jest najczęstszą takim schematem? Powiedziałaś stan idealny. Fajnie by było, gdyby było tak, jak powiedziałaś. Wchodzisz do organizacji, przyglądasz się niezależnie, czy to jest korpo, czy to jest mniejsza, czy to jest rodzinna, czy jakakolwiek inna. I masz szansę poprzyglądania się, poobserwowania, nawet nie takiego audytora, bo to stresująco działa, to byłoby idealne. Bo wtedy szybciej jesteś w stanie pewne rzeczy wyłapać. Albo możesz jakieś narzędzie zrobić i wtedy popatrzeć przez pryzmat narzędzia psychometrycznego. Więc to byłby stan idealny. To tak nie działa? Rzadziej. Bo jednak zobacz, jeżeli ktoś zgłasza się z czymś, to znaczy, że jest problem, a wtedy trzeba się do czegoś przyznać, trzeba zobaczyć jakieś luki w kompetencjach na przykład. To jest też trudne nieraz dla osób, które się zgłaszają. Natomiast już na tym etapie zaczyna się zapraszanie mnie do roli ratownika najczęściej. Tak, czyli pani Emu, pani przyjedzie, bo pani, wie, pani tam nauczy ich komunikowania, albo Ela, słuchaj, bo u nas się sypie, to ty przyjdziesz i to zrobisz. Bo wtedy jestem ratownikiem, bo ja przyjdę i zrobię, to znaczy wyłożę merytorykę, ale nic z tego nie będzie. Ci ludzie nie będą zadowoleni, nie będzie zwrotu z inwestycji, bo to będzie moje wyobrażenie na bazie tego, co usłyszałam. Więc to wymaga przygotowania. Jeżeli można wejść do organizacji, to byłoby rewelacyjnie. Najczęściej to jest ilość rozmów przeprowadzonych z osobami, które się z tym zgłaszają. Bywa, wczoraj powiedziałam jednemu z klientów, mamy online, więc to też jest forma fajna, że nie podejmę się, żeby też zastanowił się, do jakiej roli on mnie zaprasza, a zna kawałek analizy, do jakiej roli pracownicy go zapraszają i co się stanie, jak ja tam wejdę teraz. To w jakiej roli on pozostanie w oczach swoich pracowników i czy my tutaj już nie przetoczymy pewnej gry, która jest na rękę niektórym ze stron, ale nie wniesie to niczego konstruktywnego. Więc to jest bardzo delikatna materia, bardzo indywidualna. Tu nie ma złotych środków. Jak mówię, jak są narzędzia psychometryczne albo są narzędzia w analizie transakcyjnej, jest taka diagnoza na 5 poziomach logicznych, ale jest masa innych też narzędzi, gdzie dostajemy, nawet nie pojawiając się w tej organizacji jeszcze z żadnym szkoleniem, z żadnymi coachingami i tak dalej, weryfikujemy, pracownicy wykonują jakieś badania i my dostajemy wyniki.
i wtedy patrzymy, co tam się dzieje, wtedy rozmawiamy z tymi osobami, najczęściej albo HR, albo menadżerowie, co my tam widzimy, dyskutujemy i czego tak naprawdę potrzebują. To, co jest bardzo ważne, to jest zakontraktowanie się na tym etapie, zanim się pojawimy w organizacji. Do czego w ogóle kontraktowanie się na samym początku jest bardzo ważne, czy tak, mówienie o swoich oczekiwaniach. Niezależnie, czy to jest prywatnie, towarzysko, dokładnie, społecznie, zawodowo, gdziekolwiek, to jest bardzo ważne. I dopiero jak zakontraktujesz się w analizie transakcyjnej, kontraktujemy się na trzech poziomach. Na poziomie administracyjnym, czyli to są pewne ramy. Na poziomie profesjonalnym, merytorycznym, to jest cel i kto za co jest odpowiedzialny. I na poziomie psychologicznym. I na poziomie psychologicznym na przykład to, że mamy notatki. Albo, że będę robiła notatki, żebyś ty wiedziała, że to jest nie hak na ciebie, który zbieram, tylko że jest mi to potrzebne, bo do tego wrócimy w przyszłym tygodniu. Więc tak, żeby zadbać o poczucie bezpieczeństwa tej osoby, żeby rozmawiać w takim okej. W tym poziomie psychologicznym. Co nam grozi, jak nie będziemy świadome w ogóle, po pierwsze, że jakieś granice, w ogóle coś takiego istnieje, taki koncept jak trzymanie granic. I co nam grozi w momencie, kiedy robimy to trochę nieudolnie, nie wiemy, o co chodzi, trochę się w tym gubimy, mieszamy, bo już nawet nie mówię o tym, że wchodzimy w pewne role, ale no przypuśćmy, no nie potrafimy tych granic ustawić, czyli jakby albo się ciągle obawiamy czegoś, albo się obawiamy odrzucenia, albo się obawiamy, że jakieś kary i tak dalej. Co nam grozi w dłuższej perspektywie czasu, jeżeli się w końcu nie weźmiemy za ten obszar? Właściwie to pytanie nie do mnie, a do każdego, kto tego słucha, bo każdy ma indywidualnie. Możesz być nieszczęśliwa najzwyczajniej. Możesz popaść w stany depresyjne albo w depresję. Możesz zerwać jakieś relacje, bo chcesz, żeby się domyślali, albo oni chcą, żebyśmy my się domyślały. Przede wszystkim bardzo niekonstruktywne rzeczy, niefajne, które się dzieją w naszym życiu za naszym w pewnym sensie przyzwoleniem. W analizie transakcyjnej jest taki konstrukt, element, który się nazywa nierozpoznanie. To jest taki nieświadomy mechanizm ignorowania informacji, które mogłyby nas wspomóc w rozwiązaniu danej sprawy. Siedzisz w restauracji, siedzimy sobie w restauracji, a zamówiłyśmy coś. Kelner sobie poszedł i nagle mówisz, kurczę, napiłabym się jeszcze wody, zapomniałam zamówić. Zawołam kelnera. I oglądasz, patrzysz, gdzie rozglądasz się za nim. On gdzieś tam przeszedł i ty podnosisz rękę, ale nie zareagował. Masz wrażenie, że widział, a przeszedł i nie zareagował. No to mówisz do mnie, halo, a dlaczego on, ale no przecież, to zawołaj go jeszcze raz. I znowu gdzieś tam przechodzi, a ty machasz ręką już mocniej, wyraźniej, ale on znowu przeszedł i nie zareagował. I zaczynamy między sobą rozmawiać. Wiesz, bezczelny, no jak on tak może? Nie damy mu napiwku, a w ogóle stąd wyjdziemy zaraz. To co z tego, że zamówiłeś? Nie podoba mi się. I nakręcamy się w tym momencie. Czyli nie rozpoznajemy własnych możliwości, żeby wstać, podejść i powiedzieć. Niezależnie, czy on widział, nie widział. To jest moja odpowiedzialność. To ja chcę się napić wody. I nie chcę mi się iść do następnej restauracji, szukać następnej restauracji. A może on naprawdę nie widział. A może on jest krótkowidzem i nie ma okularów ani szkieł kontaktowych tego dnia. No to jest taki przykład bardzo delikatny, ale to samo możemy przełożyć na związki, w których po prostu nie jesteśmy. Czyli uciekamy jakby ciągle. No, tu nam coś nie podpasowało. Tak naprawdę ta druga osoba ciągle nie wie, co nam nie pasuje, ale my po prostu uciekamy do następnego, licząc na to, że w innym będzie nam lepiej, pomimo, że znowu będziemy popełniać te same błędy. Czyli znowu nie będziemy komunikować, nie będziemy rozmawiać. Co będzie skutkowało właśnie tym, albo będziemy sami, a chcemy być z kimś, albo będziemy nieszczęśliwi w związku, w którym jesteśmy, w pracy, w której jesteśmy. Skoro ludziom nie komunikujemy, bo zapytałaś, co może stać masz rację, się, to może być wszystko, tak naprawdę. Może być wszystko, bo to znaczy, że nie masz świadomości, to jest jeden z rodzajów. Nie masz tych granic. Nie czujesz tego w ogóle. Wydaje ci się, że tak powinno być. W analizie transakcyjnej jest taki konstrukt rodzic, dorosły, dziecko. Tak zwane stany ja, to jest taki spójny system uczuć, myśli i zachowań. Jeżeli na poziomie społecznym i psychologicznym ten mój komunikat jest spójny, czyli to, co mówię, dla ciebie jest oczywiste, ale gdybym, tak jak w tym przykładzie tutaj mówiła, no ale proszę cię, no nie, wiesz, bo tak jakoś się, tak trochę źle się czuję, ale że co, boli cię coś?
to jest niespójne, bo ja chciałam powiedzieć, żeby się odsunął i żeby nie podchodził z tej strony, bo tego nie lubię. Więc jak jest niespójne, to możemy powiedzieć, że ludzie wtedy reagują zupełnie inaczej, niż byśmy oczekiwali. To my nie dbamy o nasze granice, my dajemy przyzwolenie ludziom. My nie mówimy, czego potrzebujemy. Oni się nie będą domyślać, bo patrzą tylko na fakty. W związku z tym w tych stanach ja możesz wchodzić w tym momencie, rysuje się takie trzy kółeczka, nazywamy potocznie bałwankiem. U góry jest rodzic, po środku jest dorosły, na dole jest dziecko. I mówimy, że wchodzimy w stan dziecka. Tak jak małe dzieci jeszcze, gdzieś tam, wiesz, w domach rodzinnych na przykład, nie mówiliśmy, bo nie wiedzieliśmy, czy rodzice to zaakceptują, więc może lepiej cicho siedzieć, ale później tego nie dostaliśmy, no to później poszliśmy i wybiliśmy szybę. A co? Utopiamy nóżko, dlaczego tego nie dostałem? Rozlejemy coś zaraz. Tak. No tak niechcący, wiesz, obniżam, bo wiedziałam, że ten kubek ci się podoba. Więc wiesz, pytanie jest tak pojemne, no że tak, aż trudno byłoby odpowiedzieć. Łatwiej byłoby, gdyby ktoś cię o coś konkretnego zapytał. Tak. Powiedział, że wiesz, czuję, nie wiem, co robię nie tak, może pogadaj ze mną o tym. Sama świadomość, czy masz te granice, czy one są elastyczne, właśnie czy ta twoja tożsamość jest mocno zbudowana i samoświadomość i wiesz, że elastycznie to dostosowujesz, ale z twoją pełną zgodą, braniem odpowiedzialności na siebie. Czy to jest silos, czy to jest tak, że są te luki, i tam są te nierozpoznania na przykład, tak? Bo nawet nie wiesz, że ta osoba gdzieś cię obgaduje albo ta osoba wcale ci tak dobrze nie życzy, ale też jest brak granic. Ja nawet nie wiem, że nie mam tych granic. Mi się wydaje, że jest fajnie, wszyscy mnie lubią, jest fajnie, bo się uśmiecham. No i jestem błaznem klasowym. I wszyscy się śmieją, to mi się wydaje, że jest okej. Okay. I rosnę sobie, idę do zakładu pracy i też jestem błaznem na imprezach integracyjnych. I nie mam tych granic. Tak, to jest trochę też właśnie o czym mówiłam w tym filmie wprowadzającym, że stawianie tych granic jest też w pewien sposób określaniem samego siebie, samej siebie. Jakby ja staję się jakaś. Wszyscy wiedzą, okej, okay, z Agnieszką tutaj już tyle można, jakby tutaj nie. Albo można pogadać z nią o takich i takich rzeczach, ale tutaj jakby to też jest okej, okay, bo jesteśmy wtedy jakieś, nie? Nie jesteśmy właśnie... No nijakie, że wszystko z nami można zrobić, tak? Wiesz co, często zwłaszcza kobiety pytają, no wiesz co, mam koleżankę, wyszła od fryzjera, strasznie, po prostu masakrycznie i mam ochotę jej powiedzieć, ty ile zapłaciłaś? Masakra, ale nie chcę jej zrobić przykrości. To co jej mówię? Jak mnie pyta, jak wyglądam? Fajnie. Dobrze wyglądasz. Nie jest to zgodne z tobą. Tak. Nie jest to zgodne z nią. Ona to pewnie czuje. A może nie czuje, bo ma nierozpoznanie i się wydaje, że fajnie i będzie do tego fryzjera chodziła i taką robiła fryzurę. A gdybyś powiedziała, wiesz co, w tamtej fryzurze u tego wcześniejszego fryzjera było to bardziej twarzowe. Nie do końca mi się podoba to, co teraz ta fryzjerka ci stworzyła na głowie. Mówię ci to, dlatego że mi na tobie zależy. Jak mi nie zależy, to nie powiem. Bo stwierdzam, że jakie to ma znaczenie, nie jest to jakaś moja bliska koleżanka, zadała, bo zadała może, ale jeżeli mi zależy na tej osobie, no to wtedy jej mówię szczerze tak jak jest, po to, żeby ona też wiedziała, jak to wygląda, skoro mnie zapytała, to być może moja opinia jest też dla niej ważna. Chyba, że zapytała cię, ale żeby do końca... dostać potwierdzenie. No to gdzie jest twoja granica? Komplement. Okej, ale gdzie jest twoja granica? Czy ja chcę mówić komplement, który jest nieszczery i masz plastikowy? Tak. No to znaczy, że moją granicą jest to. Granicę wyznacza też język nasz. Tak. Nie wszyscy są przygotowani, wiesz, na usłyszenie takich. Okej, a to twoja odpowiedzialność. Jasne. Dlatego mówiłyśmy, świadomością naszych granic jest właśnie to, że ja biorę odpowiedzialność za to, co mówię, co robię, z konsekwencjami, tak jak asertywność. Asertywności masz masę technik. I jest taka technika zdarta płyta, którą większość ludzi zna, bo tam mówisz 2-3 razy komunikat, powtarzasz ten sam, aż ta osoba usłyszy, albo na końcu mówisz, nie będę więcej z tobą o tym dyskutowała, ponieważ już ci powiedziałam swoją opinię. Aha. Ale jest jiu-jitsu. Jiu-jitsu? Jiu-jitsu. Czyli? I jiu-jitsu polega na tym, że częściowo się zgadzasz na coś, a częściowo nie. Czyli jeżeli ktoś mówi, Agnieszko, weź mnie podrzuć do zupełnie innej dzielnicy, nie jedziesz w tamtą stronę, a ktoś mówi, nie bądź świnia, ja ciebie kiedyś też podrzuciłam. I teraz jak zareagujesz na to? Jiu-jitsu będzie takie, słuchaj, do tego i tego miejsca mogę cię podrzucić, ale absolutnie nie dalej.
Ponieważ nie byłam na to przygotowana i chcę dotrzeć do domu o tej godzinie. Czyli częściowo się zgadzasz od takiego, wiesz, uginania, od sztuki walki. Ale jest jeszcze technika, która się nazywa na przykład jestem słoniem. Znasz? Nie. Jestem słoniem polega na tym, że mówisz do kogoś spokojniej, wolniej, trochę drukowanymi literami, po to, żeby jemu też oddech troszeczkę się wyciszył i żeby dobrze usłyszał, co masz do powiedzenia, tylko żebyś nie przeginała, żeby to nie było jakieś sarkastyczne. I to jest jestem słoniem. Jak ci dziecko krzyczy, ten sam samochód w sklepie, a ty mówisz nie, ponieważ umówiliśmy się, że tylko wejdziemy do tego sklepu z zabawkami. A koleżanka mówi, jak to ze mną nie pójdziesz do kina? Przecież obiecałaś, że pójdziesz. Obiecałam, natomiast nie powiedziałam, że będzie to dzisiaj. Tego nie ustalałyśmy. Więc proszę, nie wywieraj na mnie presji, bo to jest dla mnie dyskomfortowe. I spowoduje, że się po prostu pokłócimy albo przestaniemy odzywać. Mogę z tobą pójść, natomiast wtedy i wtedy, albo nie dzisiaj. To jest super. Przejdźmy do scenek. Jestem gotowa. Będę oprawcą. Oprawca to było kiedyś takie sformułowanie, teraz jest prześladowca według najnowszej terminologii. Nie żartuję. Święta. Święta to jest temat bardzo popularny. Jedne się skończyły, następne są tuż przed nami. Co pół roku. Załóżmy sobie taką sytuację na potrzeby naszej rozmowy, że wyjazd na święta do naszej rodziny nie jest dla nas w żaden sposób budujący, komfortowy, przyjemny, miły, budujący. Delikatnie rzecz ujmując, tak? Bo są osoby, które znam osobiście, które jadąc na święta do domu wracają chore, po prostu. Po prostu chore fizycznie wręcz nawet, tak? Ale jeżdżą tam pomimo tego wszystkiego, jeżdżą, bo tradycja, no bo nie chcą zrobić przykrości babci, mamie, tacie i wszystkim wujkom. I teraz już załóżmy taką sytuację, że ta osoba dochodzi do tego, że jej potrzebą jest zadbanie o siebie i zostanie w domu na święta, albo wyjechanie za granicę na święta. Jak to zakomunikować? Uwaga. Absolutnie nie będę tutaj się w żadne rady bawiła, dlatego że mam za mało danych. Musiałabym mieć więcej danych. Ja nie wiem, co tam, wiesz, jak ktoś ci rzuca takie hasło i ty od razu dasz radę, to jest bardzo niebezpieczne, bo to znaczy, że weszłaś w rolę ratownika. Tak, w tej sytuacji, o której mówisz, zaradziłaś. Zresformowałam to pytanie. Tak. Ale w tej sytuacji, o której ja tam się tłumaczę, że już znam te swoje potrzeby, nie wiem, potrzebujesz jeszcze więcej informacji? Nie. Użyłam konstruktu, więc chciałaś narzędziowo. Gdybym powiedziała z roli rodzica i to tak z dużą energią w tym rodzicu, to mogłabym dosyć krytycznie powiedzieć: nie chcę do was przyjechać. Nie lubię u was być. Nie możesz tego zrozumieć, mamo, tato, babciu? Tyle czasu już mówię, że nie lubię. No i to jest przekroczenie w tym momencie też ich granic, bo sposób zakomunikowania jest z tego tak zwanego rodzica i tutaj jest akurat z tego rodzaju rodzica dosyć krytycznego. Jeśli weszłabyś w dziecko, to byś właśnie robiła to, co mówisz. No wiesz, nie wypada. No zawsze jeździłaś. No nie chcesz mamie przykrości zrobić, a jeszcze będzie telefon przed świętami parę razy. Dziecko, czekamy na ciebie. W twoim pokoju, zrobiliśmy tak, jak zawsze lubisz. Znaczy pięknie przetacza się właśnie gra i to już nawet nie na pierwszym poziomie. I teraz jak na to zareagujesz, czy postawisz te granice, a jesteś na to gotowa? Ale poczekaj, bo ty już przeszłaś krok dalej, bo ja jeszcze jestem na tym etapie, że jeszcze nie zakomunikowałam rodzicom. Stąd użyłam tych stanów że z rodzica zrobisz awanturę na przykład. Aha. Jedna z możliwości. Jak wejdziesz w ten stan ja dziecko, to wiesz, będziesz miała poczucie winy i będziesz chciała się dostosować. Będziesz chciała jak to dziecko kiedyś, wiesz, jak byłaś dziewczynką małą, spełniać oczekiwania rodziców, żeby być akceptowaną, czyli zaspokajałaś swoją potrzebę akceptacji. Możesz natomiast to, o co pytasz, potraktować sytuację z tak zwanego dorosłego. I przypomnę, stany ja, spójny zestaw myśli, uczuć i zachowań. Żeby to było spójne na poziomie werbalnym i niewerbalnym. I mówisz, słuchajcie, podjęłam decyzję po raz pierwszy w życiu, że święta spędzę
w ośrodku, w górach, nad morzem, za granicą, gdziekolwiek. Wiem, że może Wam to, czy domyślam się, że może Wam to sprawić przykrość, ponieważ co roku przyjeżdżałam, ale w tym roku mam taką potrzebę, żeby wyjechać i moją intencją jest to, żeby odpocząć. Dziękuję, że mnie zapraszacie, natomiast w tym roku do Was nie przyjadę. Dziecko. Jak możesz? Jak możesz? Przecież to jest tradycja, co roku przecież jesteś, co babcia na to powie, co wujek na to powie. W ogóle jak możesz tam to robić? I w tym momencie, jeśli masz zareagować ze swoich potrzeb i granic, mówisz, mamo, rozumiem, jeśli to jest mama, tata, rozumiem Twoją reakcję. Rozumiem, że przez tyle lat przyzwyczailiśmy się też do takiego rytuału, natomiast w tym roku postanowiłam, że wyjadę za granicę. I tak spędzę święta. Nawet jeżeli mi powiesz, że będzie to przykrość dla ciebie, dla taty, dla babci, rozumiem wasze emocje i macie do nich prawo, natomiast ja też mam prawo do swoich. Ja potrzebuję odpocząć w inny sposób w trakcie świąt niż do tej pory. Kocham Was, natomiast pozostanę przy swojej decyzji. No ja przyjadę do Was. Może być jeszcze z drugiej strony, że no ale córko, ale tutaj, ale coś tam. I znowu powtarzamy to, po prostu zostając na tym samym poziomie. Jeszcze raz, jak zdarta płyta, po prostu o swoich potrzebach i o tym, że Ty zadecydowałaś tak i po prostu tej decyzji nie zmieni. Czy jesteś na tyle asertywna i konsekwentna, że tego rzeczywiście, wiesz, zrobisz to? No tak. Bo jeżeli wejdziesz w poczucie winy, czyli będziesz te uczucia zastępcze przeżywała, bo false start. Różnie może być. Będzie coraz trudniej, gdybyś chciała podobne decyzje podejmować, więc proponowałabym wtedy, kiedy jesteś naprawdę na to gotowa i naprawdę z poczuciem okej, czyli ty tego potrzebujesz, a rodzice, babcia potrzebują zupełnie czegoś innego i z szacunkiem do nich, ale też z szacunkiem do siebie. Możesz, wiesz, delikatnie to jiu-jitsu wprowadzić na zasadzie, umówmy się tak, że przyjadę do was tydzień przed świętami na cały weekend. Pomogę ci w przygotowaniach. Jeśli chcesz, to zrobimy też dla mnie jakieś tam pierogi, uszka czy cokolwiek, które sobie kiedyś po przyjeździe wykorzystam, natomiast nie będę z Wami na święta. Okej, spoko. Myślę, że ta scenka nam dobrze wyszła. Jedziemy dalej. Mamy teraz scenkę z sąsiadami. Sąsiedzi. Powiedzmy sobie, wymyślmy sobie, że mieszkamy w bloku. Bloku w domu w jakimś wielorodzinnym i na przykład nasz sąsiad narusza nasz spokój nie w godzinach nocnych, tak? Czyli nie od 6 do 22, nie od 22 do 6, tylko właśnie w ciągu dnia, tak? Ale wciąż nas to w jakiś sposób denerwuje. No i przypuśćmy, że nie idziemy do tego sąsiada i nie mówimy o swoich potrzebach i tak dalej, tylko się denerwujemy. Denerwujemy, nakręcamy i w końcu to przechodzi do tej drugiej, rozumiem, tej fazy i w końcu coś się zadzieje, tak? I teraz, żeby nie doszło do tej drugiej fazy, chcielibyśmy wyjść z poziomu jakby dorosłego i osoby odpowiedzialnej i dbającej o swoje własne potrzeby, pójść do tego sąsiada i z nim kulturalnie porozmawiać na temat tego, że nam coś tutaj nie odpowiada. Jak taki komunikat sformułować? Zastanowić się, co jest w Twojej strefie wpływu. Jest takie określenie, strefa wpływu. Viktor Frankl, który napisał książkę Człowiek w poszukiwaniu sensu, to on o tym mówi. I teraz on mówi, że możesz podjąć akcję, czyli podchodzisz do tego faktograficznie, co tu jest faktem, co tu jest interpretacją. Bo jak będziesz w głowie sobie snuła różne rzeczy, to jest interpretacja. Co jest faktem? Możesz podjąć akcję i podjąć konkretne działania. Możesz zaakceptować fakt, który jest, bo starsi ludzie, a może mają małe dziecko, a może mają jakiegoś zwierzaka, a może to jest tylko przejściowe. Ale jest jeszcze trzecia rzecz, na którą Viktor Frankl nie wpada, bo nie zna nas na tyle Polaków. Przepraszam za generalizowanie, słyszałam już, że inne narody mają podobnie. My mamy jęczing. Czyli wiesz, my narzekamy. No. My mówimy, na pewno się nie uda, ale wiesz, no zastanawiam się, ale iść mu powiedzieć, nie, bo wczoraj to nie powiedział mi dzień dobry. No tak, no, ale już się tak denerwuję, wiesz, bo to już naprawdę przegina naprawdę, to ja pójdę. I już idziesz, już prawie dochodzisz do drzwi sąsiada, ale sobie myślisz, no tak, ale ja ostatnio jak imprezę zrobiłam, to no też nie byłam tak bez winy.
Więc wiesz, gdzie w tej strefie wpływu jesteś? Na ile czujesz, która z tych metod jest taką metodą, która doprowadzi cię do rozwiązania tej sytuacji? Czyli znowu wracam do tego. Asertywność jest to umiejętność mówienia innym tego, co myślisz i czujesz, z szacunkiem do siebie i do innych. Więc jeśli jesteś taka nakręcona, wściekła, z jakiegoś tam, wiesz, powodu tego, co ten sąsiad robi, to nie jest dobry moment, żebyś szła. Bo ty tu po prostu wejdziesz w grę psychologiczną albo w jakąś rolę w trójkącie, bo to wywalisz najzwyczajniej. I to w taki mało asertywny sposób i merytoryczny. Z żalami może jeszcze sprzed roku, sprzed dwóch, zależy jakie relacje są między wami. Natomiast jeżeli ochłoniesz, pooddychasz, zastanowisz się, co jest faktem, co jest interpretacją i pójdziesz i powiesz temu sąsiadowi, że przychodzisz, żeby porozmawiać i mówisz, słuchaj, chcę z tobą porozmawiać o takiej i takiej sytuacji. Rozumiem, że to nie jest w godzinach na przykład nocnych i dotyczy to tego i tego. Chcę o tym porozmawiać, że to powoduje, że w momencie, kiedy prowadzę zdalne, to słychać twoje dziecko, słychać twojego zwierzaka, czy nie wiem, pralka, która no jest już rozregulowana i bardzo tam uderza o kafelki, o ścianę, o cokolwiek. Chcę o tym z tobą porozmawiać. Chcę cię w ogóle poprosić, chciałabym ci o to powiedzieć, żebyś wiedział, że coś takiego w ogóle ma miejsce i że jest to dla mnie kłopotliwe. Kłopotliwe jest też mówienie teraz do ciebie. Pamiętaj, że wszystko zależy jeszcze od tego, jakie relacje, jaki człowiek, czy empatyczny, czy mniej empatyczny i tak dalej. Więc to też przesiejmy trochę. No dobra, ja idę teraz w rolę tego sąsiada i mówię, bagatelizuję problem. Znaczy, ale bez przesady, tak? To jest małe dziecko, no to ona ma prawo płakać przecież, tak? No i nie przesadzajmy, no jesteśmy w ciągu dnia, nie jest to noc, jakby o co ci chodzi? Jasne, zgadzam się z tobą, że to jest małe dziecko, że ono tego nie kontroluje, dlatego jesteśmy my dorośli. Ja przychodzę do ciebie z prośbą. Ja tylko ci mówię, że mam tam dni takie, gdzie pracuję na zdalnym, prowadzę szkolenie czy prowadzę trening, a ludzie słyszą po prostu i teraz chciałam cię najzwyczajniej poprosić o to, czy gdybym cię uprzedzała, w jakich momentach czy dajmy rozwiązanie, tak, to czy mógłbyś wtedy zwrócić większą uwagę? Wiadomo, że nie musi być to w 100%, bo dziecko tego i tak może nie zrozumieć, może go coś boleć. Ja przychodzę do ciebie z prośbą. I tylko o to cię chciałam poprosić. Mi to ułatwi też funkcjonowanie zawodowe. I jeżeli ta osoba faktycznie się to zgodzi na taki kompromis, na takie porozumienie, to jest w ogóle tak uwalniające, że nie nakręcasz się już, ucinasz te myśli, które ci będą przeszkadzały w tym, żeby usnąć i tak dalej. Ucinasz te projekcje i po prostu odważasz się na to, żeby pójść, normalnie porozmawiać na poziomie dorosły z człowiekiem i załatwić sprawę, tak? Zamiast się po prostu nakręcać i marnować sobie swoje. Zobacz, ile demonów mamy w głowie. Dużo rzeczy się nie wydarzy. I bardzo często tak jest, że się w ogóle takie rzeczy nigdy nie wydarzą już w ogóle, że już tak się potrafimy nakręcić, szczególnie przed snem, a jak się rano budzimy, to Boże, w ogóle co za scenariusz, już wymyśliłam 5 scenariuszy tej sytuacji. I jęczynk taki, że po prostu pięknie. Więc to też jest istotne, w którym miejscu jesteśmy, czy jesteśmy w akcji, czy jesteśmy w akceptacji, czy jesteśmy w jęczyngu. Żebyśmy też sobie zdały sprawę, w którym miejscu, z którego miejsca startujemy do tego sąsiada. Bo tu jest bardzo cienka linia, wejdziesz w rolę prześladowcy na przykład, albo w ratownika i powiesz, że dobrze, to ty się będziesz zajmowała tym dzieckiem wtedy. Tak, to jest super. To jest super, Ela, naprawdę. Dobra, idźmy dalej z przykładami, bo one są bardzo fajne. Takie case'y. Teraz ja tu mam taką hasło zapytane kolejkę, bo wcześniej jak rozmawiałyśmy z Elą, to ona mi opowiadała sytuację, która jej się przydarzyła i to jest super sytuacja. To jest w ogóle odwrócenie, jakby, że to niby takie pozytywne, ale też przekraczanie granic. Możesz powiedzieć? Tak, stałam sobie w takim sklepie spożywczym, a maseczki i ja, i pan, który stał za mną, ja wyłożyłam rzeczy, miałam tam niewiele tych rzeczy, a pan stojący za mną mówi, o, sąsiadko, z takim tonem, i sobie myślę, czy to jest mój sąsiad, z tymi maseczkami, czasami trudno poznać kogoś, a ja mówię, dzień dobry, a on mówi, a co słychać, sąsiadka, sąsiadka ma takie piękne włosy, o, sąsiadka, ja mówię, dziękuję, a sąsiadka, jak sąsiadka ma na imię? Ja mówię, i to jest moja tajemnica. Wystarczy sąsiadka. Ale wtedy już powiedziałam to chłodniejszym tonem głosu. Czyli człowiek był miły,
Ktoś patrzący z boku by sobie pomyślał, że wstrętna baba, jest miły, mówi jej komplement, a ona jakoś nie reaguje na to. Natomiast ja czułam, że on przekracza moje granice. Ja nie pamiętam, że to jest mój sąsiad. Może nawet jest, ale skoro nie pamiętam, to nie będę go dopytywała, w której klatce pan mieszka i pod jakim numerem. Ton głosu to było niespójne. Ton głosu był ewidentnie taki zaczepiający. Sąsiadka, piękne włosy sąsiadka ma. I to pod przykrywką takich pozytywnych aspektów, komplementów też się gdzieś tam potrafili... Możemy wejść w tym momencie, no co, powiemy imię. No możemy wejść w rolę ofiary. No tak naprawdę może tutaj być rola prześladowcy z jego strony, w białych rękawiczkach, z uśmiechem, a my możemy, jeżeli w tej sytuacji bym powiedziała, jak mam na imię i wyszłabym z tego sklepu z takim uczuciem, kurde, ale kto to właściwie był? Ale dlaczego ja powiedziałam moje imię? A nie! No tak. Czemu ja się nie postawiłam? Ktoś nam tak w pracy powie, opowiada nam tyle komplementów, jacy tu my jesteśmy super i tak dalej, po czym nas poprosi, żebyśmy coś zrobili. My się zgodzimy, bo jesteśmy w euforii, że nam ktoś tam coś powiedział. Bo ty, Agnieszka, ty potrafisz te raporty robić. Wiesz, u ciebie ten Excel to po prostu wymuskane, wszystko no piękne. Te kolory, które robisz. No i godzisz się i zostajesz po godzinach. I masz później żal i poczucie winy. Niezadbanie o swoje potrzeby. Dokładnie. No. Więc to też rzeczywiście może być pod przykrywką tocząca się gra, tak. I my możemy w te sidła wpaść. Tak. Czyli wtedy zdecydowanie mówimy bardzo dziękuję za komplementy, ale i trzymamy się swojego... Więcej. Zobacz, wykorzystajmy trójkąt dramatyczny. Jeżeli ten człowiek jest miły i tam mi mówi, że jest sąsiadem i że mam piękne włosy, jakbym weszła w rolę prześladowcy, bym powiedziała wiem. I mogłabym w tym tonie pójść i on by mógł zostać w ofierze. Gdybym poszła w rolę ratownika, mogłabym powiedzieć, ojej, nie pamięta pan, no to ja panu powiem, a ja mieszkam pod tym numerem, a pan, no cokolwiek, oj. A tutaj w tej roli, gdybym powiedziała imię, mogłabym skończyć w ofierze. Bo to byłoby uczucie dyskomfortu, poczucia winy, jakiegoś takiego wstydu może nawet, a to wszystko to są zastępcze uczucia, takie, z którymi źle się czujemy. One by mi nie pomogły poczuć się pewniejszą siebie w tej sytuacji, tylko poczułabym się słaba, bo uległam obcemu facetowi na dobrą sprawę, bo nie kojarzę. I to też jest kiepskie uczucie. Bardzo. Tylko zobacz, jak przyzwalamy, jak powiemy to imię, jak zareagujemy, dziękuję. Tak, często jest trudno w takiej sytuacji właśnie już powiedzieć. Czyli my sama nie dbamy wtedy o te granice, dajemy przyzwolenie, czyli granice są bardzo w tym momencie pootwierane, więc ten ktoś korzysta z tego najzwyczajniej. Manipulacja, wstrętna. Czyli następnym razem trzeba zadać sobie pytanie, czy ja chcę skończyć z takim uczuciem jak ostatnio? Nie. Nie powiem panu imienia. Jest to pytanie zbyt intymne, proszę pana. Dokładnie. Dobra, a teraz przejdźmy do takiej roli, taką scenkę pracownik-pracownik, a później pracownik-przełożony. I to będzie wszystko. Dobrze, jaka? Pracownik-pracownik. Co wymyślimy? No tam to już jest bardziej z twojego podwórka. Ty masz takiej sytuacji pewnie 150, nie? Na przykład jedna z pracownic mówi do drugiej. Proszę cię, zostań po godzinach dzisiaj, wiesz, bo moje dzieci znowu źle się czują, ja muszę je wcześniej odebrać z przedszkola, no proszę cię. I ty mówisz, no nie, słuchaj, ja też mam plany już na popołudnie, już mnie prosiłaś 3 razy, zostałam, a dzisiaj nie mogę. Ale weź, ty nie masz dzieci, ja mam. Chciałam dokładnie to powiedzieć. Tak? Tak, bo to jest autentyczny przykład. Tak? Jak możesz... Czy ty rozumiesz, co to znaczy mieć małe dzieci? Ty jesteś sama. Ty nie rozumiesz tego. Co cię trzyma? Co cię powstrzymuje, żebyś mi pomogła? Widzisz, jaka jesteś nieempatyczna? A ja, moje dzieci później płaczą nocami, budzą się. Grubo. Autentyczny przykład. Naprawdę? I dziewczyna została po raz kolejny. Aż szefowa do tego wkroczyła i ucięła grę, porozmawiała z dziewczyną, która nadwyraża, okazało się, że nie tylko wobec jednej, ale wobec innych, które były singielkami. Ale wszedł ten pracodawca, tak? Pracodawca usłyszał kiedyś rozmowę, zabrał tę osobę wyraźnie przesuwającą granicę na rozmowę i powiedział, że nie życzy sobie, aby wykorzystywała swoją sytuację rodzinną
do tego, żeby swoje zadania przerzucać na osoby, które nie mają dzieci, bo nie ma w umowie z zakładem pracy takiego zapisu, że osoby, które nie mają rodzin, mają zostawać po godzinach. No ona nie wykonuje swoich obowiązków, w związku z tym pracodawca oczekuje, żeby wykonywała swoje obowiązki. Jeżeli sobie nie radzi w czasie, który jest przeznaczony, to znaczy, że powinny o tym porozmawiać, z jakiego powodu to się dzieje, a nie przerzucanie na inne osoby z zespołu. I w tym momencie dostała zakaz na takie zachowania. W ciągu dwóch miesięcy się rozstali, bo się okazało, że dziewczyna kontynuowała swoją politykę. No, tak czasami bywa. Więc tutaj połączyłam pracodawcę, pracownika. No właśnie. Więc masz przykład taki z różnych stron. Przykładów z menadżerami wobec pracowników, wiesz, wszystko zależy od tego, na ile ten menadżer jest w postawie okej, bo on może się zdenerwować. To niemożliwe, żebyśmy wszyscy trzymali się za ręce i mówili I love you i w ogóle jest cudownie, świat jest cudowny i nie wiadomo, o co chodzi. Są momenty, kiedy te emocje nam puszczają. To jest bardziej kwestia, załóżmy, że menadżer zachował się nie fair, że nakrzyczał na pracownika, że wszedł w rolę prześladowcy, uświadomił sobie to, bo powiedział, proszę dzisiaj zostać. Koniecznie dzisiaj musisz zostać, dlatego że musimy na jutro dowieść projekt, bo ktoś tam zawalił, ty musisz zostać, bo to jest twoja działka. A ty mówisz, absolutnie, ja dzisiaj mam umówionego lekarza i tak jest naprawdę, bo tu trzeba też uważać na to, co my podajemy, czy kombinujemy, manipulujemy, czy to jest prawdziwy przykład. I mówimy, nie, ponieważ ja dzisiaj mam umówionego lekarza, nie uprzedzałaś mnie o tym, że mam zostać i dzisiaj nie zostanę. Jak to nie zostaniesz? No to sypnie się cały projekt, ty sobie w ogóle wyobrażasz? Ty rozumiesz, że nie możesz mi odmówić? I wiesz, i załóżmy, że się w tym rozkręcił ten menadżer, ta osoba mówi, że nie, menadżer mówi, że ją wywali, znaczy w ogóle jak ona tutaj może, że cały zespół przez nią, czyli zobacz, ewidentnie wchodzi w rolę prześladowcy i teraz ten pracownik mówi, moja odpowiedź jest nie. Czekam na tę wizytę już 2 miesiące, pomimo, że jest to prywatna wizyta i nic tego nie zmieni. Jeżeli chcesz ode mnie pomocy, zadzwoń o 19, jeżeli będzie jeszcze jakaś luka i będę mogła to zrobić. Mogę to zrobić online'owo. Teraz wychodzę do lekarza. Czyli ta osoba nie przyjęła roli ofiary. I to jest też autentyczny przykład. I taki, wiesz, mogłybyśmy tutaj. To jest super. I bardzo, bardzo, bardzo mi zależało na tym, żeby wybrzmiały takie komunikaty, że to jest takie narzędzie dla strong sióstr, dla kobiet, które nas oglądają, żeby potrenować troszeczkę, tak? Żeby usłyszeć jak te mięśnie gotowe, brzucha. Dokładnie, te gotowe komunikaty i trenować. I ja sama wiem po sobie, że za pierwszym razem jest trudno, bo są te emocje i ciężko je opanować, ale to po prostu jak mięsień, tak jak mówisz, po prostu im bardziej, im częściej to trenujemy, tym po prostu wchodzi nam w krew. Więc bardzo, bardzo Ci dziękuję, moja droga strong siostro. Ja również Ci dziękuję. Za tą wspaniałą rozmowę. Bardzo dziękuję, że przyjechałaś aż ze Szczecina. Tak. Do Niedobylskiej. No i co? Oczywiście pod linkiem, pod filmem zostawimy linki, wszystkie informacje. Tak, podrzucę artykuły, jak będziecie chciały poszerzyć informacje takie merytoryczne. Z bardzo praktycznego punktu widzenia, również z przykładami, to materiały do tego będą. Ja też Ci dziękuję za zaproszenie, za zaufanie i za możliwość podzielenia się treściami, które z mojego punktu widzenia są bardzo praktyczne, użyteczne, więc życzę, żeby też sprawdziły się wszystkim, którzy nas słuchają. Na pewno. A gdyby ktoś chciał Cię gdzieś zaprosić, spotkać, zaprosić do współpracy, to gdzie może Cię szukać? Może mnie szukać jako Elżbieta Stelmach. Wystarczy wpisać. Jak mówiłam, jestem osobą prowadzącą działalność, więc będzie to widoczne. Może mnie szukać też na mojej stronie www.sapientia.pl. I tam jest kontakt i telefoniczny, i mailowy. Super. Od razu się kontraktuję, żeby było widać, że wykorzystuję narzędzia. Proszę o 3 dni tolerancji, jak ktoś do mnie pisze maila, bo tak jak teraz jestem cały weekend, prowadzę zajęcia tutaj w Warszawie, więc nie zawsze jestem w stanie 24 godziny odpowiedzieć, a tak kiedyś było to przyjęte. Ja się kontraktuję na 3 dni na odpowiedź. Zdrowo. Dobra. To bardzo dziękuję. Dzięki. Dziękuję jeszcze raz Wam za to, że zostaliście do końca i zachęcam do tego, żeby być w następnym miesiącu kampanii Strong Siostra. Następny miesiąc będzie równie ciekawy.
Dzięki i do zobaczenia.